MMA Śląskim Okiem odcinek 8, a dzisiaj ponownie w stałym składzie, czyli mój redakcyjny kolega Jacek Kluba, Witam serdecznie. trener Tomasz Jeruszka Cześć. i gość specjalny, uczestnik popularnego ostatnio programu Tylko Jeden, zawodnik MMA, Michał Sobiech. Cześć, siemano, bardzo miło. Od razu wyjaśnię, Michał się nadaje dobrze do naszego śląskiego podcastu, ponieważ jest z Czechowic, tak? Nie, ale mnie Zgoczałkowic. teraz zdziwiłeś. Zdroju. Nie jestem ze Zgoczałkowic, przepraszam, Zgoczałkowic. mój błąd. Jestem z Zgoczałkowic. Mój błąd. Zdroju bodajże, nie? Zgoczałkowice Zdrój. Tak jest, Zgoczałkowice Zdrój to moje miasto. Każdy nadaje się do śląskiego podcastu. A prowadzącym jest Filip Błachut. Witam serdecznie. Płynnie, póki mamy Michała, to chciałbym cofnąć się jeszcze do programu Tylko Jeden. Michał, wygrałeś swój pojedynek z Karolem Wesslingiem, ale finalnie z programu odpadłeś. Ta kontuzja to już od razu po walce wiedziałeś, że to wykluczy cię z dalszych startów? Na pewno było to tego samego dnia, nie było to od razu po walce. Po samej walce bezpośrednio pojechaliśmy razem z Karolem na pogotowie. Potem on do jednej kliniki, a do drugiej. I tak naprawdę już około godziny 23 byłem po tomografii głowy. I kontaktując się z odpowiednimi osobami, po prostu padła tak. Znaczy, jakby to nie była nawet decyzja, to po prostu był wyrok, który na mnie spadł, że mam złamany nos, dość jakoś tam ponoć poważnie. No i po prostu nie będę mógł walczyć. Więc było to tego samego wieczoru, to walka. No, kontuzje nie rozpieszczają tego programu, bo również z powodu kontuzji wypadł Adrian Bartosiński, który miał w finale zmierzyć się z Tomkiem Romanowskim. Więc trochę tam było tych kontuzji. Do półfinałów chciałbym wrócić. Tutaj mam pytanie do Was wszystkich. Jak Wam się podobały te walki? Bo jednego nie można odmówić, że panowie dali z siebie tam wszystko w oktagonie. Tomek? No mi się mega, mi się, no dobrze, dobrze, spójrz tam pod Mów Jacek, przodem. mów jak już zacząłeś. Generalnie mi się waleczki obydwie półfinałowe bardzo podobały. Myślę, że grzechem byłoby wyciąć jakikolwiek fragment tych dwóch pojedynków, bo naprawdę no, każdy tam wiedział po co wszedł i fajnie to wyglądało. Zresztą ogólnie poziom walk w programie Tylko Jeden jest bardzo, bardzo przyzwoity i miło się to ogląda. Także no jeżeli chodzi o pojedynek Adriana z Piotrkiem, los na zakończenie tej walki, świetnie wymierzony, mega piekielnie mocny podbródek, taki właśnie przymierzony w punkt, uderzony mocno, trafiony, no, piękne wykończenie i no, nie miał tutaj niestety Piotrek za dużo do powiedzenia w tym momencie, co do samego momentu po walce. I tego zwymiotowania na wizji. No cóż, takie są też kulisy ciemne tego sportu. Ja uważam, że chyba dobrze, że to pokazali na antenie. Mimo wszystko jednak widz powinien wiedzieć, z jakim to też się wiąże konsekwencjami, ryzykiem. Myślę, że Piotrkowi nikt za złe nie będzie miał i nikt nie będzie go palcem wytykał, że w takich okolicznościach się na ekranie pokazał. Ja ciekaw jestem, co Michał ma na ten temat do powiedzenia jako uczestnik tego programu, ale do tego zaraz przejdziemy. No a drugi pojedynek pomiędzy Marcinem Krakowiakiem a Tomkiem Romanowskim. No klasyczna bitka, taki dogfight. Świetnie się to oglądało. Były tam momenty dla jednego, dla drugiego. Wszystko było okraszone też dużą ilością takiego sportowego szacunku i szacunku do własnych umiejętności. Nie było tam żadnej lekcewagi, więc no walka mogła się podobać. Taki pojedynek ząb za ząb. No, ostatecznie na korzyść Tomka, myślę, że sprawiedliwie patrząc na przebieg tego pojedynku. No, to, co później się wydarzyło, jeżeli chodzi tutaj o zmianę, no to już jest w finałowej parze, to już jest zupełnie na para kaloszy, ale zanim do tego przejdę i swoich jakichś tam odczuć, to chciałbym oddać głos kolejnej osobie, że tak powiem, w kolejce. Także może właśnie pytanie do Michała odnośnie tego, co sądzi o tym, że Polsat tutaj zdecydował się pokazać tak z bliska ten moment, w którym no, Piotrek po nokaucie, po walce po prostu wymiotuje do wiadra.
No to może tak, może od początku, sama walka Piotka z Adrianem dla mnie bardzo fajna. Bez jakichś wielkich fajerwerków, mówię to jako fan. Była ładna, dużo było zapasów. Trochę jakby za mało dla mnie takiej jakiejś tam ładnej stujeczki. No ale skończyła się jak skończyła, tak jak mówisz, no Adrian na koniec pięknie wsadził tam dwa te haki. Ten drugi już po prostu Piotrka wyłączył chyba całkowicie. A jeśli chodzi o ten faktycznie moment, w którym oddał zawartość swojego żołądka gdzieś tam do wiaderka, to moja pierwsza reakcja była taka przed telewizorem, jak wyglądałem, mówię, nie wierzę, że oni to pokazali. Ale potem gdzieś tam sobie tak spokojnie to przemyślałem i to jest jakby część tego sportu. Ten program miał na celu przybliżyć Kowalskiemu, przybliżyć widzowi. O co chodzi? Były pokazywane momenty, jak robimy wagę. Był Bartek, który tak naprawdę był już na krańcach wytrzymałości i wyglądał jak zombie, wyglądał jak żywy trup. Był wymiotujący Piotrek, były jakieś tam inne skrajne emocje związane jakby z samym udziałem w walkach, z treningami i tak dalej, więc myślę, że to po prostu jest jeden z elementów tego sportu. Taki dość niesmaczny, nie ma co ukrywać, ale jest w tym sporcie, był i będzie i jakby nie oceniam słuszności, czy dobrze, czy źle, że telewizja, że produkcja jakby zdecydowała się to pokazać, czy nie. Z mojej strony jest po prostu element sportu i widz, który to ogląda, wie więcej na ten temat, nie? Wie, że takie rzeczy też się mogą dziać. Więc jakby... A Michał, ja mam jeszcze takie pytanie do Ciebie a propos tego, co się działo w samym pojedynku przed tym momentem knockoutu. Wspomniałeś tutaj o tej stójce. Ciekaw jestem, jak z Twojej perspektywy wyglądała ta stójka, czyją widziałeś tam przewagę, bo mi się wydawało, że no dosyć fajnie Piotrek na początku walki trzymał gdzieś na końcach rąk Adriana i nie dawał mu do siebie aż tak blisko podchodzić, a później z każdą minutą Adrian znajdował jednak na to gdzieś tam no sposób, żeby tymi pięściami, często tak dobiegając do Piotrka, go gdzieś tam dosięgać i no tak naprawdę w końcu udało mu się tak zacieśnić ten dystans i złapać go w takim momencie, kiedy był trochę przymęczony, że skończył tą walkę bardzo efektownie. Tak jak mówisz, początek walki na pewno dla Piotrka, generalnie większość stójki jakby dla Piotrka, on pięknie się pokazał, kopał, tu jakiś front kick, tu high kick, te długie ręce, tak naprawdę na początku oglądając tę walkę mówiłem, kurczę, nie wiesz, że on nie potrafi wykrzesać z siebie tyle mocy, żeby dynamicznie skrócić dystans i gdzieś tam wejść tymi czasami, tak jak to zazwyczaj robią niżsi i bardziej krępi i umieśnieni zawodnicy. Na początku mi tego brakowało i po prostu on szukał tej swojej szansy w klinczu. W klinczu wiadomo, że ta fizyka jakby przeważała na jego korzyść i tam prawdopodobnie po prostu ledę zajechał. Ale jeśli chodzi o samą stójkową, jakby miał ocenić samą stójkę, no to była, przynajmniej według mnie i z tego co pamiętam, to ta walka była stójkowo wygrywał Piotrek. No a w klinczu wiadomo, tam siła, Adrian podnosił, wycinał, obalał, więc tutaj jakby nie ma nad czym dyskutować. Brakowało mi jakichś takich, znaczy brakowało, no mówię teraz z perspektywy czasu, który już minął i tego, czego ja jakby wymagam od walk, żeby tam było dużo różnych dziwnych, fajnych technik latających i śmigających dookoła nosa. Więc takich rzeczy może gdzieś mi tam brakowało, ale to też jest zrozumiałe, bo to już jest półfinał, więc dość duża presja na głowie każdy, co bardzo wygrać, każdy kalkuluje. No i co? Tak wracając do tego, że zapytałaś, to jak dla mnie skilkowo na pewno Piotrek przeważał, a potem w tym klinczu Adrian po prostu zrobił to, co miał zrobić, nie najlepiej. A pojedynek Tomka Romanowskiego z Marcinem Krakowiakiem? No to tutaj też jakby bardzo... Parteru chyba w ogóle nie było, czy był? Nie było. W ogóle tylko próby obaleń i jeden i drugi bronili. Stójkowo, no to była jatka, to było po prostu mordobicie i to, co powiedział Marcin gdzieś tam wcześniej, że Tomka trzeba sieknąć łomem czy pilotem w łeb, żeby padł i jakby ja wiedziałem, że tak jest już po 5 tygodniach w programie, bo po pierwszym już w sumie tygodniu, jak robiłem z Tomkiem, tak naprawdę ja go nie znałem. Ja w sumie nikogo nie znałem w programie, oprócz Pawła Kiełka. I ja mówię,
kurde, jacy oni są silni, nie? Kurde, ja tylko gdzieś tam wchodziłem w nogi, mówię, co to się w ogóle dzieje, ja dość dynamicznie sam wchodzę w nogi i potrafię to robić, a tutaj po prostu nie potrafiłem złapać nogi, jak złapałem, to on tak bijał biodro w ziemię, że ja miałem po prostu czoło w moment na macie i naprawdę te defensywne zapasy u Tomka to jest super, naprawdę poziom świetny. Pojedynek bardzo ładny, bokserski, kickbokserski, ta śmieszna garda Tomka, to jest po prostu niesamowite. No fajnie się to udało, no. Właśnie dla Kowalskiego ta walka była na pewno porywała, nie? Była mega ciekawa, lała się krew, było dużo ciosów, były zmiany tak naprawdę, bo nagle ruszał Marcin, nagle ruszał Tomek. No piękna walka. Wynik jak najbardziej, znaczy jakby decyzja sędziów jak najbardziej słuszna. W mojej ocenie też Tomek po prostu jednogłośnie wygrał ten pojedynek. To ja myślę, że teraz możemy oddać głos naszemu analitykowi, człowiekowi od oceniania walk. Tomek, ty jak oceniasz te dwa pojedynki półfinałowe? Oddałeś mi głos na samym końcu, kiedy już nie mam czego oceniać, bo przedmówcy wszystko sami powiedzieli bardzo ładnie. Bo tam to były krótkie walki, nie na pełnym dystansie 5 minut runda, także działo się bardzo dużo, chłopaki nie oszczędzały swoich sił, dali wszystko, no, troszeczkę więcej kalkulowania by było, gdyby to były 3 rundy po 5 minut, a tu ich było stać na to, żeby pójść na pełne wymiany, stąd to było bardzo efektowne dla oka. W podcaście MMA Tonight ostatnim chłopaki się zastanawiali, skąd się te wymioty LEDy wzięły i byli zdania, że to się wzięło ze wstrząsu mózgu po tym nokaucie, który Leda zaliczył. Ja myślę, że nie. Ja myślę właśnie, że to się wzięło, znaczy to wiadomo, że na wstrząs mózgu organizm reaguje wymiotami, ale nie tak od razu, tak ze swojej praktyki i jako zawodnika, jako trenera, to wiem, że te wymioty, które następują, kiedy ma się wstrząs mózgu, one nie przychodzą tak od razu jeszcze w ringu, one są znacznie później. Z kolei, jeżeli ktoś żyga właśnie zaraz po walce, czy tam nawet zdarza się, jeżeli w trakcie walki, to jest najczęściej efekt takiego nieprzygotowania do takiej bardzo mocnej walki, bo walka, zwłaszcza taka bez kalkulowania, jak chłopaki robili, to właściwie normalnie MMA to jest wysiłek mieszany, czyli dużo wysiłku beztlenowego i dużo wysiłku tlenowego złączonego razem, a im bardziej się nakręca tempo tej walki, im bardziej ten wysiłek zaczyna przypominać sprint, tym bardziej to się przekręca w kierunku wysiłku beztlenowego. No a wysiłek beztlenowy wiąże się z bardzo mocnym zakwaszeniem organizmu, bo no, bardzo ostro, bardzo gwałtownie rośnie poziom kwasu mlekowego w organizmie, który daje uczucie no, takiego właśnie oszołomienia, splątania, mdłości. Jak czasami widzicie, jak się zawodnicy po ciężkiej walce zataczają, chodzą, tak wyglądają, jakby byli pijani trochę, to się nie bierze z tego, chociaż też mogło być oczywiście od ciosów w głowę zaliczonych, ale najczęściej to się bierze z tego, że oni są tak zakwaszeni, że już organizmy im zachowują się tak jak u pijanego człowieka. Zakwaszenie to jest takie przytrucie organizmu i wtedy zaczynają się problemy z błędnikiem, zaczynają się takie reakcje właśnie wymiotne i jeżeli tam właśnie chłopaki dali bardzo mocną walkę jeszcze i taką na poziomie właśnie jakiegoś sprintu, czyli krótkotrwałego wysiłku na maksimum, który się przedłuża ciągle i przedłuża, to ten kwas mlekowy gwałtownie rośnie, dług tlenowy rośnie, organizm coraz bardziej zakwaszony, organizm coraz bardziej się buntuje, jeżeli on siłą woli ciągnie to dalej, jeszcze zalicza ciosy tam w okolice żołądka, na splot słoneczny w głowę, no to się właśnie często bardziej może skończyć wymiotami. Bardzo często ktoś, kto na przykład przesadził ze sprintami na treningu, czy takim właśnie wysiłkiem po treningu, to żyga sobie na treningu i wcale nie trzeba w głowę dostać, żeby żygać. Czy na przykład pewnie wielu ze słuchaczy robiło kiedyś na przykład ciężkie przysiady, że sztanga na plecy i przysiad. Kończą te przysiady, nogi jak z waty, nagle zaczyna się kręcić w głowie i przychodzi pawik. To też
też się właśnie bierze z tego. Przysiad jest bardzo mocno obciążający dla całego ustroju. Bardzo pracują nam prawie muskulatura całego ciała, bardzo intensywnie. Jeżeli przeciągniemy podmiarę, to ta produkcja, ten wyrzut kwasu mlekowego jest tak duży, że zaczyna się później takie właśnie oszołomienie i paf. Co do samego pokazania tych wymiotów, to ja się cieszę bardzo, że zostały pokazane, bo to tak jak powiedział Michał przed chwilą, no to jest część tego sportu. Jeżeli chcemy pokazać ludziom, z czym to się je, tutaj akurat jak to się zwraca, ale no to właśnie takie rzeczy trzeba pokazywać. No i a propos ostatniego podcastu MMA Tonight, tam wrócił w końcu Malina i powiedział takie zdanie, które się powinno gdzieś wykuć złotymi zgłoskami, jeżeli chodzi o ten program Tylko Jeden: mniej blanki, więcej wymiotów. No ja się podpisuję pod tym obiema rękami, no dokładnie tak, za takim Maliną tęskniłem. I to tyle, co mam do powiedzenia w tej sprawie. No, a same walki chłopaki już omówili, nie mam nic do dodania. Ja chciałem jeszcze tylko dodać, że a propos wymiotów LEDy, to Marcin Wrzosek gdzieś na Twitterze napisał po oburzeniu Twitterowiczów, że jak zawodnik po tak krótkim dystansie może wymiotować, dodał, że również jego ryfal Adrian Bartosiński też zwracał po walce. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w treningach tlenowych tutaj z trenerem w lesie też miałem odczucie mdłości. No nie wymiotowałem, ale pewnie jeszcze kilka rundek. Ale jeszcze kilka rundek i pewnie powtarzałbym czynność Piotrka Walawskiego. A to tylko sprostuję, to nie był trening tlenowy, to był właśnie trening wytrzymałości beztlenowej. To taki trening, który robimy sobie w formie atletyki terenowej. On ma nas za zadanie przyzwyczaić organizm do gwałtownie rosnącego poziomu kwasu mlekowego. No, to jest coś takiego, niektórzy są na to bardziej odporni, inni mniej, to tam zależy dużo od nerek, wątroby. Ale no do tego się trzeba po prostu przyzwyczaić. Jedyny sposób, dużo ludzi robi błąd, przygotowując się do walk MMA, pomijając ten aspekt. Tam przygotowują sobie cardio, czyli wytrzymałość tlenową, robią całą masę tu jakiejś wytrzymałości siłowej, a jednym z kluczowych elementów, oczywiście trzeba mieć już tą bazę cardio, trzeba mieć tą bazę wytrzymałości tej mięśniowej i wszystkiego, ale tym kluczowym, tym co najbardziej męczy w walce bodajże z tej fizjologicznej strony, to jest właśnie to rosnące w gwałtowny sposób zakwaszenie. No i jedyny sposób, żeby się na to przygotować, no to jest przygotowanie się na to treningami, dochodzenie do tego momentu zaczyna nam się dźwigać pomału. Samożyganie może aż nie jest konieczne, chociaż no, łatwo tą granicę przekroczyć, ale jeżeli Filip doszedłeś do tego momentu, że już czułeś, że ci się dźwiga, że już te mięśnie tak są jak galarety, ręce drżą, zaczyna się takie uczucie ataksji, jakiejś zawroty głowy, zaczyna się cofanie, to właśnie dochodzisz do tego momentu i regularnie trenując w ten sposób, zaczynasz zwiększać swoją tolerancję na ten stan. To jest tak jak nie przymierzając, jak ktoś chleje często wódę, to zaczyna być na tą wódę coraz bardziej odporny. Organizm się przyzwyczaja na to, nikogo do tego nie namawiam, nie róbcie tego, ale jeżeli chcemy naprawdę być przygotowani do walki, taki naprawdę mocny, solidny sposób, żeby nas to nie zaskoczyło, to musimy sobie dochodzić do tego momentu regularnie na treningach, zwłaszcza w tym okresie, kiedy nadchodzi nam walka. Pomijając to, że na macie, kto trenuje porządnie, to pewnie zna to uczucie tak sam z siebie, to bardzo dobrze to robić też poza matą, tak przynajmniej jedna taka jednostka treningowa w tygodniu, taka ukierunkowana na to. To tak z praktyki zauważyłem, że mega, mega pomaga zawodnikom przygotować się do takiego pełnego dystansu. Walka Tomka Romanowskiego z Marcinem Krakowiakiem. Ja oglądając ten pojedynek miałem wrażenie, że właśnie brakuje mi sprowadzeń ze strony Marcina Krakowiaka, ale myślę, że Michał już tutaj otworzył mi oczy na pewne zdarzenia, że Tomek Romanowski dobrze broni tych sprowadzeń i jest też silnym zawodnikiem. I tutaj szybko chciałbym przejść do finału. No, panowie mierzą się ponownie w rewanżowym starciu na dystansie, tym razem 3x5 minut, więc raczej nie będzie takiej bitki, aczkolwiek życzylibyśmy sobie tego jako fani MMA, ale pewnie inaczej będą chcieli rozkładać siły. To jest jednak 3x5.
Jak wam się wydaje, czy tutaj jest możliwy inny scenariusz, że tam Marcin będzie szukał parteru? Bo chyba jeżeli chodzi o tą wymianę stójkową, to jednak Tomek Romanowski jest w tej płaszczyźnie lepszym zawodnikiem. A ja bym na początku do Michała się zapytał coś Michała. Michał, bo popatrz, ta walka teraz, ta finałowa, to będzie 3 razy 5 minut. Czy ty masz wiadomość, czy to będzie jako walka zawodowa, czy to będzie znowu jako walka pokazowa? Nie, wszystkie walki są zawodowego rekordu wpisywane. No nie są wpisywane. Z tego co ja widzę na Tapology, to one są jako walki pokazowe, nie jako są protokole tym na Tapology pokazane, ale jest wyraźnie zaznaczone, że to jest walka pokazowa. I dlatego i one były na dystansie najpierw dwóch rund po 3 minuty, teraz ten półfinał to były 3 rundy po 4 minuty, no a finał będzie 3 rundy po 5 minut, czyli już tak prawilnie według tego protokołu zawodowego. Może niech Michał się odniesie. No i dlatego się teraz Michała pytam, czy on coś o tym wie, bo jeszcze przed programem sprawdzałem sobie, czy coś się zmieniło na Tapology, ale nie, nic się nie zmieniło. Te walki nie są liczone do zawodowego rekordu, przynajmniej według portalu Tapology, a skoro Tapology tak podaje, to znaczy, że tak podał organizator. No i teraz Michał, czy ty coś o tym wiesz, jak to będzie wyglądało z finałem? To może tak od początku. Generalnie zamieszanie było dość duże, jeśli chodzi o to, jak będą kwalifikowane nasze walki. Pierwotnie było mówione, że będą one zaliczane jako walki zawodowe, ze względu, że są jakby w takiej, a nie innej formie. Czas tutaj nie ma nic do tego. Potem okazało się, że faktycznie... W ogóle potem okazało się, że na przykład moja walka też jest wpisana na Tapology jako exhibition mode i tak tam jest w walkach zawodowych wpisana w tej rubryczce. Co będzie z finałem, nie mam pojęcia, ale jakby uważam, że to jest jakaś tam totalnie trzecioplanowa sprawa, bo ja na przykład sam traktuję tą walkę jako walkę zawodową i to, czy ona trwa 3 minuty, 5 minuty, 4 minuty, to jest tylko jakaś tam część układanki i część po prostu tego, jak ktoś to zorganizował. Więc tak naprawdę walka jak walka. Ja jakby ja walki zawodowe dla mnie różnią się tym amatorskim, że są łokcie i nie ma kasków, a to ile się bijemy tak naprawdę już jest inną kwestią. Co do tego nie mam bladego pojęcia. Logika by nakazywała myśleć, że faktycznie one będą normalnie zaliczane do zawodowych, a nie tylko, że sami je sobie możemy zaliczyć do zawodowych. Nie mam bladego pojęcia. Jest to generalnie dość dziwnie i dość dziwnie zorganizowane. Tak, dużo niewiadomych rzeczy jest dookoła tych walk. Raz mówili nam tak, potem mówili tak, potem się okazuje, że jest tu coś pieniążki. I tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałem do końca, jak to będzie wpisane, aż zobaczymy po prostu na to pole. Rozumiem, a pytałem dlatego, bo ty powiedziałeś, że dla ciebie to bez znaczenia i tak się twoi koledzy też z programu wypowiadali. Ja to rozumiem, taka postawa godna fightera. Natomiast dlaczego ja uważam, że to będzie miało znaczenie w finale, jeżeli ta walka była jako zawodowa potraktowana, a wiele na to wskazuje, że tak może być, to w tym momencie chłopaki już do tej walki mogą podejść inaczej. Uważam, że dwóch zawodników, takich naprawdę z aspiracjami mocnymi, inaczej podejdzie do walki, która jest liczona jako pokazowa, czyli tak de facto nie będzie liczyła się do protokołu zawodowego. Będzie owszem tam sobie widniała jako tam zielone albo czerwone pole na Tapology, ale w zawodowym protokole liczona nie będzie. Inaczej podejdą i postarają się tutaj po prostu dać jak największe show, jak najbardziej krwawo, może była krew, wymioty, knockout, no bo w tym momencie to daje największą popularność, ale jeżeli to miałaby być już walka zawodowa, to im się opłaci, no właściwie no, powinni wtedy tak podejść, bo głupi byliby, gdyby tak nie podeszli, już kalkulując do tej walki, bo obaj są zawodnikami no, z dobrymi rekordami, doświadczonymi i taki skalp, no to będzie już dla nich bardzo, bardzo takie mocna cegiełka w budowaniu dalszej kariery. Także no ja bym... Ja myślę, Tomku, że to mimo wszystko jednak
stawka, o którą się ten finał toczy, chyba gra pierwszą rolę i akurat w przypadku Marcina, który ma ten rekord, nazwijmy to troszkę lepszy pod kątem od rekordu Tomka, to wydaje mi się, że tam aż tak bardzo na przebieg walki i przygotowanie do niej nie będzie przebiegała, nie będzie wpływała ta historia tych walk, które oni mieli wcześniej i to, co ta walka będzie znaczyła dla rekordu, ale przede wszystkim ta arena i ta platforma. No, poprzednia walka była jednak w zamkniętym studiu, w specyficznym, zupełnie innym klimacie niż ci zawodnicy mają do czynienia, choć też na małych galach wygląda to podobnie, tylko po prostu jest publika, która robi trochę więcej hałasu niż tam w studio mogło być. Jeszcze ale finałowa walka też odbędzie się w studiu. Okej. No jakby zapamiętałem w swojej jakby pamięci ten motyw właśnie gali i myślałem, że tak zostało postanowione, że tak zostaje. Ale... Ona też będzie w studio i teraz wejdę ci w słowo, Jacek, bo mi nie o to chodzi, bo ja mówię o tym, że bo pytanie jest o to, teraz dyskutujemy o tym, jak będzie wyglądała walka finałowa, czy będzie wyglądała podobnie do tego, co było wcześniej, czy będzie wyglądała inaczej i ja mówię, twierdzę, tak, że to będzie zależało od tego, czy to będzie miało status walki pokazowej, czy zawodowej. Jeżeli to będzie miało status walki pokazowej, to będzie wyglądało podobnie. Chłopaki będą mieli gdzieś wynik tej walki, będą chcieli pokazać się tak jak w tej pierwszej walce, żeby to było maksymalnie efektownie, bo tak mogą sobie kupić serca i fanów, i włodarzy. Praktycznie to obaj mają otwarte, po takich występach to mają obaj otwarte drzwi do kariery, zresztą nie tylko oni. Michał, który odpadł z tego programu przez kontuzję, no tak samo teraz mu się przez to ten występ w programie dużo drzwi otworzy, ale wynik tej walki, obaj są dla siebie cennymi skalpami, jeżeli to miałoby iść do rekordu takiego zawodowego. I nie wiem, co tam chłopaki mają w głowie, ale ich trenerzy, i powiem ci jako trener, ich trener, jeżeli to będzie walka zawodowa, to weźmie takiego jednego i powie, dobra, fajnie, pokazałeś show w poprzedniej walce, a w tej walce masz wygrać tą walkę, bo to jest zawodowa walka. I to jeżeli oni sami tego nie wiedzą, to im to zaraz trenerzy wytłumaczą, no bo obaj mają bardzo dobrych trenerów. I no i tak to będzie wyglądało. I stąd było moje pytanie, czy ta będzie walką pokazową, czy zawodową, ale skoro no Michał nawet tego nie wie, który był uczestnikiem tego programu, no to ciężko w takim razie mi to teraz będzie się odnieść do tej walki, no bo to naprawdę... Myślę, że walka pokazowana będzie walką zawodową, tym bardziej, jeżeli rozszerzyli ten zakres minutowy już do zakresu pełnej walki niemistrzowskiej, no to jestem przekonany, że to będzie walka zawodowa, tym bardziej, że walka miała się odbyć pierwotnie na gali, prawda, KSW, a na galach KSW walki niezawodowe się już od dawna nie odbywają, także no jakby rozumiem oczywiście, Tomku, co miałeś na myśli i mam nadzieję, że rozumiesz ty moją myśl i przechodzimy do kolejnej, że tak powiem, części. Dlaczego to będzie czterech gości i każdy musi się wygadać. No ja jeszcze też króciutko tylko chcę się odnieść do tego, co powiedzieliśmy przed chwilą. Jeśli chodzi o te walki, wiecie co, nikt z nas tak naprawdę, ja mieszkałem z chłopakami, no, byliśmy tak naprawdę rodziną, nikt z nas nie wchodził do walki, kalkulując, jakby zastanawiając się nad tym. Czekajcie, żebyście mnie teraz zrozumieli. Tak naprawdę każdy chciał tam wygrać, nikt nie myślał o tym, każdy chciał dać dobrą walkę. Nikt się zastanawiał, czy to jest walka zawodowa, czy to jest walka pokazowa, czy to jest jakieś inne pierwieństwo. Każdy chciał zawalczyć, pokazać się jak najlepiej, pokazać się jak najlepiej w telewizji, pokazać się jak najlepiej przed Maćkiem, Martinem. Rodzinką, przed znajomymi też na pewno. No, pewnie też musieliście brać to pod uwagę i gdzieś był jakiś stres, pewnie był w związku z tym, że oglądali cię zapewne ludzie, którzy cię pamiętają na przykład ze szkolnych czasów. Wiadomo, że to nie są jakieś osoby, które są blisko i przed którymi musisz się popisywać, ale no właśnie ciekaw byłem jakby jako osoby, które nie miały wcześniej tej ekspozycji telewizyjnej. Jak sobie radziliście z tą presją związaną z tym, że no, będzie to oglądać pewnie nawet znajomy waszych rodziców z roboty? Tak, radziliśmy sobie świetnie. Sorry, tak się mutałem, myślę, że dokończę, jeśli chodzi o tę walkę właśnie Marcina na samochód. Oczywiście, nie chciałem przerywać, oczywiście. Na pewno nie było czegoś takiego, że oni, bijąc półfinał, chcieli się bardzo pokazać, tam popisywali się, że tak to w cudzysłowie nazwę i jakby jedynym tym,
faktycznym, dla którego walka w finale może wyglądać inaczej, to jest to, że jest dużo startu, po prostu do wygrania jest, jest ten kontrakt, który jest tak naprawdę bardzo dobrym kontraktem, a i tak przegrany, prawdopodobnie Maciek i tak powiedział, że ma dwóch wygranych programy, więc może i też dostanie ten kontrakt z tą umową, więc uważam, że ta walka będzie równie dobra i równie mocna, bo oni po prostu się w ten sposób biją, tak samo jak ja zawsze walczę w ten sposób i to nie było tak, że ja 6 minut skakałem i byłem latające klona, bo chciałem się pokazać, tylko ja też w ten sposób się biję. Wiadomo, że 3 rundy po 5 inaczej walczysz niż 3 rundy po 3 minuty, czy 2 po 3 minuty i jakoś tam sobie inaczej rozkładasz te siły. Ale co do tej walki, że to, czy to jest walka na zasadach i będzie kwalifikowana jako exhibition mode, czy walka jako profesjonalna, to jest... Chłopaki mają to w dupie totalnie, naprawdę. Oni po prostu chcą wyjść, bić się i wygrać. Tak ja myślę, że jednak nie, że to tak mogłoby być przez cały program, ale już trenerzy są od tego, żeby im ustawić to, jeżeli to byłaby zawodowa, bo jak to będzie pokazowa, to będzie dokładnie tym samym trybem leciało. Ale powiedz mi, Michał, a jaka była, bo ty to wiesz, bo to już było, to nie jest tak, że my jutro zobaczymy walkę na żywo, to już wszystko miało miejsce i to nawet chwilę temu, a Czy jesteś w stanie powiedzieć, Michał, jak długa była przerwa pomiędzy półfinałem a finałem? Tak naprawdę nie wiem, czy mogę wam to zdradzić. To czekaj, to zapytam jeszcze jedną rzecz, bo teraz odpowiedz tylko tak lub nie, bez wdawania się w szczegóły. Czy ty już znasz wynik tej walki? Znaczy, tej walki jeszcze nie było. Nie było finału. Tak. A jeśli chodzi o samo nagrywanie, jakby tu już możemy jakby dedukcją dojść, my mieliśmy 4-5-tygodniowe wyprzedzenie i jakby finalnie ostatni odcinek miał być galą. Nie będzie galą, to po prostu będzie to, tak jak zresztą już powiedzieliśmy, nagrane w studio, więc no, można się domyślić, ile przerwy mniej więcej było od półfinałów do... Ale to czekajcie, jeżeli dobrze rozumiem, to co, tej walki jeszcze nie było? Nie, finałowa walka... Pewnie będzie na dniach nagrywana, a emitowana będzie w ostatnim odcinku programu Tylko Jeden, który, tak jak Michał wspomniał wcześniej, miał... A, czyli jej jeszcze nie było, nie, tak? Nie, nie. Aha, bo ja nie oglądam tego programu, poza tym tylko same walki oglądam, jest tam dokładnie, nie wiem, co się dzieje. Myślałem, że to już też było, a wiadomo, kiedy będzie nagrywana ta walka? Tu chyba myślę, że Michał mógłby powiedzieć pomidor. Coś tam się mówi w środowisku, ale gdzieś to zostawię, no widzowie, zobaczymy to wszyscy w telewizji, ja też jej nie będę widział prawdopodobnie. Wcześniej zamysł był taki, żebyśmy wszyscy byli cała nasza dziesiątka na tej walce, no ale z racji koronawirusa po prostu nas tam nie będzie, więc ja jej nie będę widział i zobaczę ją dopiero w telewizji za 2 tygodnie, tak? No bo teraz jest odcinek bez walki, chłopaki gdzieś tam powyjeżdżali i za 2 dni jest, z tego co mam, liczę dobrze, final. Fajnie przeszliśmy, bo moje pytanie było o typ na tą walkę i w ogóle nie wytypowaliśmy. Ty rozumiem, Tomek, nie... Znaczy ja to uzależniam, bo to jest bardzo ciekawa walka ogólnie, ale no ja się trzymam tego, że to będzie zależało. Inaczej bym to analizował, jeżeli to miałaby być walka pokazowa, inaczej jeżeli to miałaby być walka zawodowa. No i pytanie, czy chłopaki w ogóle wiedzą, bo to jakby tu widzimy, Michał mówił, że on myślał, że to będą walki zawodowe, się okazało, że to poszło jako niezawodowe, tylko pokazowe. Więc pytanie, czy w ogóle to chłopaki będą wiedzieli, bo może oni myślą, że to ma być walka pokazowa, się okaże, że była zawodowa albo vice versa. Więc ja w tym momencie no nie jestem, no trzeba by rozważać pod dwoma. Uważam, że inaczej by podeszli do tej walki, na pewno Krakow jakby podszedł inaczej do tej walki. Tomek Romanowski to tam akurat ten swój styl mało zmienia. Natomiast gdyby to miała być walka zawodowa, to uważam, że pod warunkiem, że oni o tym by wiedzieli oczywiście wcześniej, no to uważam, że Marcin Krakowiak by do tego zupełnie inaczej podszedł i miałby większe szanse na wygranie. No ale no, skoro nie wiemy nawet, czy oni o tym wiedzą, czy to walka zawodowa, czy pokazowa, no to nie ma co o tym gadać chyba za bardzo. Jacek, ty kogo obstawiasz jako zwycięzcę finałowej walki? No, wydaje mi się, że faworytem tego pojedynku będzie Tomek Romanowski. Jest to oczywiste, wygrał pierwszą walkę bez jakichś większych wątpliwości, choć oczywiście po wyrównanym pojedynku. Mi się wydaje, że dużo znaczenie będzie miało to,
co Marcin Krakowiak pomyślał po tej walce z Tomkiem Romanowskim? Czy on zauważył w tej walce, bo powiem, że był pewien okres pomiędzy tym, jak tą walkę ogłosili, a tym, jak Marcin tak naprawdę odpadł z programu i nie wiem, jaka była odległość czasowa pomiędzy tym, jak ta walka się zakończyła na korzyść Tomka, a ruchnęła ta informacja o tym, że Adrian Bartosiński wypada z tego finału. Więc pytanie właśnie, co myślał Marcin Krakowiak, co się działo w jego głowie, jak on tą porażkę strawił, czy on po wyjściu z klatki miał jakiś pomysł na to, jak swoje błędy naprawić, czy był zdezorientowany tym na przykład, że nie był w stanie wyegzekwować swojego planu zapaśniczo-parterowego i gdzieś tam utrzymania Tomka na plecach. Więc myślę, że to ma największe znaczenie. Faworytem jest Tomek, ale jeżeli Marcin sobie tą walkę dobrze przemyślał i nie podłamał się po niej jakoś tam mentalnie i ma pomysł na to, jak sobie z tymi atutami Tomka dosyć przewidywalnymi, jak to wspomniał wcześniej Tomek, ale bardzo, bardzo swoimi i naprawdę bez większego zarzutu, jeżeli chodzi tutaj o jego umiejętności, więc tak bym to scharakteryzował. Jeżeli Marcin wejdzie do walki z dobrym pomysłem i z czystą głową, no to ma szansę dać kolejną ciekawą walkę, może ją wygrać, natomiast na pewno faworytem jest według mnie Tomek Romanowski. Michał, ty znasz obydwu zawodników bardzo dobrze, mieszkaliście, tak jak sam wspomniałeś wcześniej, byliście prawie jak rodzina. Ty masz swój typ na tą walkę? Oj, to jest trudne pytanie, naprawdę trudne. Kurczę, wiesz co, chyba nie mam. Z jednej strony chciałbym, żeby wygrał Tomek, bo to mój kuzyn klubowy, tak żeśmy się skumali. Z drugiej strony Marcin to zajebisty chłopak, poznaliśmy się i fajny gość, dobry kumpel. Nie mam typu na tą walkę, ja po prostu życzę sobie i życzę, żeby to była świetna walka, żeby wygrał lepszy, żeby widzowie byli zadowoleni z tego, żeby włodarze KS... Ja to w ogóle chciałbym, żeby oni mieli szansę się pokazać KSW. To jest ogólnie ból tego programu i czy będzie jakiś angaż poza zwycięzcą po tym programie. Musi być. Ja ostatnio już tylko kończę, ja ostatnio powiedziałem, że ja bym chciał, żeby w tej walce był remis. Chociaż wiem, że go nie może być. Ale to a propos, teraz mam pytanie do Michała znowu, w ogóle kilka pytań mam do Michała już tak poza tym programem, ale jedno jeszcze dotyczące programu. No, możesz nie móc odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli nie możesz, to po prostu nie odpowiadaj, to uchyl się od odpowiedzi, ale to już chłopaki też z MMA Tonight już na to wpadli. Czy ty podpisywałeś jakąkolwiek umowę, jeżeli nie wygrasz tego programu, albo jeżeli nie dostaniesz angażu do KSW, czy ty masz jakieś obostrzenia, że nie możesz podpisywać kontraktu z innymi organizacjami albo z inną organizacją konkretną? Jeśli chodzi o umowy między nami, to po prostu ten temat jest między nami i tam zostaje. Czyli nie możesz odpowiedzieć, tak? Powiedz na to pytanie. Aha, no dobra, nie, bo to po prostu to bardzo celnie chłopaki z MMA Tonight się zastanawiały, bo tutaj po tym programie rośnie popularność chłopaków i tak na przykład Michał wygrał bardzo ładnie pierwszą walkę, potem już nie zawalczył, ale się o nim bardzo mocno rozniosło i teraz jest bardzo łakomym kąskiem dla wielu innych organizacji, w tym dla najbardziej konkurencyjnej organizacji wobec KSW, czyli dla FENU. Dlatego to była ciekawa bardzo rozkmina, też się na tym zastanawiałem, no ale niestety Michał nie może powiedzieć, szkoda. No ale... Czy ja uważam, że miała założenie proste było pokazać się z dobrej strony w tym programie, co finalnie się udało, bo walki nie przegrał, odpadł z powodu na kontuzję. Docelową kategorią Michała jest kategoria piórkowa, więc myślę, że poza Tomkiem Romanowskim, Marcinem Krakowiakiem, którzy, tak jak już Michał wspominał wcześniej, jak sam Martin powiedział, że ten program ma już dwóch wygranych, to myślę, że może nam się znaleźć jeszcze nasz obecny gość tutaj dzisiaj na podcaście, ale również myślę, że znajdzie się tam miejsce dla Adriana Bartosińskiego. Pewnie tak, ale czekaj, bo poruszyłeś temat wagi Michała, no to kolejne moje pytanie do Michała. Michał, czy coś się zmieniło z twoją wagą po programie? Spokojnie.
Nie no Tomku, skończ, bo ja z tego ambarasu zapomniałem, o co chciałem zapytać, ale zaraz do tego wrócę, bo miałem coś dobrego na myśli. Aha, nie, to chodzi Michał do ciebie pytanie, bo tak, ty walczyłeś, i widziałem twoje obydwie nowe walki na żywo, walczyłeś w 6-6, pamiętam cię jeszcze, widziałem też ze dwie twoje walki na Almie wcześniej na żywo, to tam walczyłeś bodajże w 7-0, a jedna to nie jestem pewien, czy w ogóle w 7-7 raz nie wystąpiłeś na Almie, nie pamiętam, ale no... Teraz, czy po tym programie, kiedy wystartowałeś z chłopakami z kategorii 7-7, nawet w trochę podwyższonym tym umownym limicie i miałeś okazję z nimi trenować, czy ty masz jakieś przemyślenia co do swojej kategorii wagowej? Wiem, że na 7-7 nie, ale czy na przykład na 7-0 nie chcesz przejść? Może tak, sprostujmy. Ja stoczyłem 3 walki zawodowe, z tego jedna była dwie były w kategorii 70 kg, a jedna w 72. Jakby docelowo moją kategorią wagową jest 66 kg, z racji tego, że ja po prostu wiem, że jestem w stanie to zrobić. Tylko muszę mieć odpowiedni czas i odpowiednio do tego podejść, czyli po prostu mądrzej zachować się w okresie off-sezonu. I tyle. Ja sobie zdaję sprawę, że w kategorii 66 po prostu będę bardzo silny, bo nawet robiąc z chłopakami tak naprawdę z 8-4, bo tam część chłopaków z programu to chyba nigdy się nie biła w 7-7. Wiem, że było parę takich osób i większość z nich była z tych wyższej kategorii wagowej, bo ważyli po 90, 92, 89, 93 kg. Także fajnie było to, że naprawdę ten poziom u mnie siły jest dość duży. No i tu jakby wielony dla mojego trenera od przygotowania motorycznego, czyli dla Marcina Zająca, który pracuje ze mną już od tak naprawdę 4 lub 5 lat i nigdy w żadnej walce, w której nie miałem jeszcze takiej walki, w której bym powiedział, no ten gość był silniejszy ode mnie. Zawsze gdzieś ta przewaga była i nawet teraz, jak biłem się z Karolem, który z samej suchej masy mięśniowej miał pewnie z 5, 6, 7 kilo więcej ode mnie, jakby nie czułem tej przewagi gdzieś tam na ziemi. Czułem, że jest silny, ale czułem się w tym dobrze. Nie? A co do takiej docelowej kategorii, no tak jak mówię, jeśli to będzie KSW, jeśli to będzie ta najwyższa liga, to na pewno to będzie kategoria 66 kg. Chyba, że będą jakieś problemy jakiekolwiek, jakieś zdrowotne, to będzie 70 i tyle. Mm-hmm. A to mnie zaskoczyłeś teraz, bo ja byłem przekonany, że ty walkę z Przemkiem Fajerem toczyłeś w 6-6. Nie, 70. To było w 70, tak. A popatrz, a ja byłem przekonany, że to było w 6-6, a z Rajem to było w ile? To było w 7-2? Nie, z Rajem było w 7-0, a jeszcze jedną, bo w ogóle jednej walki zawodowej nie ma wpisanej ani na Topologię, ani nigdzie, nie wiadomo dlaczego, już poruszyłem pół świata i wszyscy mają mnie gdzieś. I właśnie tą w Przasnyszu z taką na mniejszej gali biłem się i tam był limit 72, taki umówny. A z kim się biłeś? Karol Zyra. Zyro walczyłeś, był... tak? Tak. Aha, tak, bo ja byłem przekonany, że ty masz dwie walki zawodowe, bo akurat byłem na tych galach, nie, bo tam chłopaki ode mnie startowali, gdzie ty się biłeś i dlatego ja miałem w głowie, że ty walczyłeś 6-6 i że miałeś dwie walki, a o walce z Zyrą to bez kitu nie słyszałem jeszcze. A to jak się zakończyła ta walka z Zyrą? Jak wygrałeś? Tam było TKO w pierwszej rundzie, ciosy w parterze, sędzia po prostu przerwał walkę. Aha, a kiedy to było? To było w marcu, poprzedniego roku. W marcu, potem przerwa i kolejna była w grudniu. No, wystarczy sobie wpisać gdzieś tam w goglach w gala Przasnysz i jestem tam ja i są zdjęcia i jest wszystko. Nawet prosiłem już kilkukrotnie organizatora, żeby przesłał dokumenty. Już pisałem i do Topologii i tu i tam. Jakoś kurczę, nikt nie potrafi tego ogarnąć. No tyle się cieszę, że jakby chłopaki z KSW mają tak szeroko otwarte oczy, że widzą, że tak był 3-0, a teraz jak dla mnie jest 4-0 i to czy to jest exhibition mode czy jakiś inny mode. Nie interesuje. Ja tam jestem 4-0 do przodu. Ale to ci powiem, że właśnie z Topologii, w ogóle z Sherdogami, to tam to w starszych czasach było więcej tych problemów, chociaż teraz jak jest na przykład pójdzie źle wpisany wynik na Topologii, też się zdarza, to też nie do odkręcenia jest. Znam takiego chłopaka, który teraz do nas na treningi też jeździ, znaczy teraz nie, no bo teraz nie ma treningów, ale jemu wpisali, miał kę, przegrał ją, a wpisali mu dwie przegrane walki na jednej gali. I to jest, tak sobie na Topologii wisi, ma chłop stoczył jedną walkę, a ma wpisane dwie. To my tutaj apelujemy, jako MMA
Smokiem, a jesteśmy silnym podcastem. Wszyscy trenujemy. Mamy dzisiaj zawodnika, który może niebawem zasili szeregi KSW. Apelujemy, żeby właśnie temu zawodnikowi wpisać tą galę. Są dowody, sam Michał powiedział. Coś powiedzieć jako hej wszystkim, mogę coś powiedzieć jako rekordy i w ogóle? Paula Klimek in the cage.pl, proszę bardzo. Witam wszystkich i tak się tylko wtrącę, bo jak zawsze jestem obecna przy podcastach i czasem mogę coś tam pomóc, dopomóc wiedzą, więc teraz pomagam. Jeżeli chodzi o Szerdoga, to myślę, że tajemnicą nie jest, że za polskiego Szerdoga odpowiada Dominik Durniak. Nadal. Myśleliśmy, że była jakaś zmiana, ale jednak tak jest. Pamiętam, bo jak interweniowałam, żeby Kubie Labiakowi, to jest taki z Poznania, z którym trenowałam, jak jeszcze tam mieszkałam, tam wpisał jakieś tam właśnie pomyłki, to właśnie to robił, bo się z nim konsultowałam. A jeżeli chodzi o Tapology, nie wiem, jaki jest polski oddział, ale wszystko jest do załatwienia, a nawet... Może być w rozgadzie. Tak, więc w każdym razie troszeczkę trzeba powęszyć i na pewno coś zrobimy w tym, więc fajnie, że został podniesiony taki tutaj temat. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dziękuję za zakłóceń. Dosyć swoją pasję. Jacek, ty miałeś jakieś pytanie do Michała, przypomniałeś sobie? Za daleko zaszliśmy w las, moi drodzy, żeby sobie przypomniał, ale jak mi wskoczy żółtko, to dam znać. Lecieć dalej. Ja chciałbym zostawić już program tylko jeden, bo za chwilę wyjdziesz, zaprosiliśmy tutaj Michała do podcastu i staramy się tylko mówić o tym podcastie, o tym programie, a wszyscy jesteśmy przecież przede wszystkim fanami MMA. I dzisiaj gruchnęły wiadomości, że polskie MMA wraca. Mianowicie datę znamy już gali FEN, która wraca 13 czerwca w pay-per-view. Na przełomie maja i czerwca wróci też organizacja KSW, bo w koniec maja wraca też Babylon MMA, więc po takiej... Ile mieliśmy gal? I FEN tylko zrobił jedną w styczniu. PFL był na pewno. No i tylko FEN. Więc po czasach suszy w MMA wracają gale i tutaj patrzę sobie na rozpiskę FEN-u, na nazwiska, które już są ogłoszone. O pas kategorii ciężkiej zawalczy Szymon Bajor. Rafał Kijańczuk zmierzy z Marcinem Wójcikiem. To starcie akurat jest przełożone, bo miało się odbyć pierwotnie na tej gali FEN28. Szymon Dusza, na razie bez przeciwnika. I Marcin Sianos zmierzy się z Adamem Łaszem. Więc jak na razie karta walk zapowiada się całkiem nieźle. Co do KSW. KSW chce powrócić z galami studyjnymi, z dość częstym ich wyświetleniem. Nie wiem, czy to będą mniejsze gale, po prostu z mniejszą liczbą walk, ale będą tam co tydzień czy co dwa. I tutaj mam pytanie do Michała. Michał, jeżeli pojawiłaby się propozycja na lipiec, początek lipca, walka studyjna w KSW, będziesz gotowy? Halo? Chyba Michał nam... Jak w ogóle jeszcze musisz go zapytać, w jakiej wadze? Filip, jak nie będzie gotowy, to najwyżej ty skoczysz na zastępstwo. Ej, ale pani nie uczestniczy w tej rozmowie. Proszę sobie swój radio odbiornik kupić i tutaj wtedy może pani się dołączyć. Ja mogę wskoczyć na zastępstwo tylko na upragniony rewanż. Okej. A jaki jest twój upragniony rewanż? Przegrałem z Krzysztofem Klaczkiem na zawodach grapplingowych i chętnie bym się zrewanżował. Oczywiście tutaj... MMA. Oczywiście tutaj żartujemy. Jesteś, Michał. Nie wiem, czy słyszałeś moje pytanie? Słyszałem, w gali studyjnej. Tak. Jestem gotowy, chciałbym zawalczyć. Przepraszam, internet mi się...
się złączył. No, zacząłem od tego, że generalnie chciałem, mam już dość walk w studio, bo to jest straszne przy tak małej ilości osób i chciałbym zobaczyć na prawdziwej gali. A to, czy będę gotowy, zależy tak naprawdę od mojego stanu zdrowia. Mój nos dalej jest tkliwy i nawet przy smarkaniu on gdzieś tam nie boli, więc jakby nie ma mowy w ogóle o tym, żebym ja zaczął jakiekolwiek ciosy przyjmować na głowę. A drugą rzeczą jest to, że w mojej prawej, nadgarstku chrząstka trójgranięsta była uszkodzona, a więc tej chrząstki też było uszkodzone i ja tak naprawdę dalej mam problem z podniesieniem chociażby filiżanki z kawą prawą ręką. Jest coraz lepiej, gdzieś tam działamy i w tą stronę, żeby to było szybko do zdrowia, ale z chrząstkami jest taki problem, że one tak naprawdę do tam 6, 8, 10 tygodni mogą się nawet regenerować, więc to jest po prostu rzecz, której nie przeskoczę już. Nie? Ale mówisz, że masz dość gal studyjnych, a nie mówisz, że jak byłbyś całkiem zdrowy, bez żadnych urazów i przyszłaby propozycja, to żeby się odmówił. No oczywiście, żebym nie odmówił. A to, bo na KSW krążą teraz te ploty, że będzie ten turniej, znaczy ploty, to nie ploty, co tam się głosy pojawiły, że byłoby fajnie zorganizować turniej w kategorii lekkiej, czyli 7-0. W Indycase teraz jest turniej na grupie MMA Polska i Świat. Tak, razem z Mariuszem Olkiewiczem współtworzymy ten turniej. Tak, tak, ale ja mówię teraz o takim niewirtualnym. Ale on jest ustawiony z tego, co ja słyszałem. A to, że pisało i wygrywam. Pomówienia, że jest ustawiony. Ja bym powiedział taki demokratyczny turniej, nawet nie wirtualny, tylko demokratyczny, bo tam głosy decydują, kto zdobywa więcej głosów, ten wygrywa. Natomiast nie, pytanie do Michała, jakby ciebie chcieli dać do turnieju wagi lekkiej w KSW, czyli 7-0, a nie 6-6, to byś poszedł, zakładając oczywiście, że zdrowie jest ok? Myślę, że tak. Ja wziąłbym... Gdyby pytanie było trudniejsze, to ja jeszcze dopytam, z kim chciałbyś tam się zmierzyć z tego, nazwijmy to, rosteru KSW w tej kategorii. Wiecie co, to może tak od początku. Jeśli nie dostałbym propozycji 3-6, to wziąłbym oczywiście tą siedzę. To jest no, nieduża, ja nadaję się i do jednej, i do drugiej kategorii wagowej. I teraz drugie pytanie, z kim chciałbym się zmierzyć, tak na początku. Kurczę, wiecie co, gdzieś tam z moim menadżerem razem rozmawialiśmy o tym wszystkim i tak naprawdę Filip Wolański jest taką osobą, z którą myślę, że dogadalibyśmy się stylowo, zdalibyśmy ładną walkę. Filip bardzo fajnie walczy, daje zawsze ładne walki i ma teraz 2 porażki. Ja mam 4 zwycięstwa, 3-4 zwycięstwa, jak tam sobie liczę z rzędu. Myślę, że to jest dobry, byłby dobry deal dla mnie i dla niego. Myślę, że kategoria piórkowa jest dość teraz uboga w KSW, bo wszyscy uciekli przed Saladinem Parnasem do kategorii wyżej. I ten turniej, o którym ty wspomniałeś w kategorii lekkiej, pomysł gdzieś rzucił Artur Kornik-Sowiński, aby turniej zrobić 8-osobowy. No to tak jak myśmy robili na grupie i Mariusz wyciągnął cały skład zawodników kategorii lekkiej, trzeba było głosować, kto w ogóle weźmie udział w turnieju, bo jest ich tak dużo. Tak, tam było wiele osób oburzonych, zresztą no powiem tak, ciężko zrobić taki sprawiedliwy turniej 8-osobowy, żeby się znalazł każdy zawodnik KSW wagi lekkiej, który reprezentuje fajny poziom, no ale chyba między innymi nie załapał się Maciek Kazieczko. Też uważam, że jeżeli ja bym tą listę wybierał, to on absolutnie znalazłby się na tej liście. Myślę, że nawet w pierwszej piątce. Więc cóż, no kontrowersje też są, ale od tego są takie zabawy i myślę, że te inicjatywy wychodzą fajnie. A co do tego, co powiedział Kornik o tym 8-osobowym turnieju, ja to jak najbardziej popieram, no bo ostatni turniej KSW, jaki był organizowany, to był turniej w wadze średniej. Pewnie nie za wiele osób tak naprawdę pamięta, że ten turniej miał miejsce, no bo tak to jest, jak nie ma tego anturaż i tak naprawdę po 2 walkach jest koniec turnieju, a po 1 walce już wiadomo, kto się w tym finale zmierzy. Mam tu oczywiście na myśli turniej, w którym walczył Skodaska, Marcin Wójcik, Damian Janikowski i Michał Materla. Także no dla mnie, tak tylko jeszcze dodam, bardzo
to fajna inicjatywa, kategoria, która jest teraz bardzo obszerna w KSW, jak na te kategorie KSW, no bo są kategorie, które aktualnie się nie cieszą jakimś szerokim wachlarzem i są też takie kategorie, które na przestrzeni lat cierpiały w tych kwestiach, także no dla mnie bomba i chętnie bym tam zobaczył zawodników KSW, jak również chętnie zobaczyłbym turnieju zawodników spoza KSW i myślę, że mogłaby być to ciekawa koncepcja takiego turnieju multi i osobowego, którego stawką byłaby walka, no powiedzmy, o pas mistrzowski, a byłoby w tym turnieju też dwóch zawodników na przykład, którzy, no tutaj akurat się limit wagowy nie zgadza, ale załóżmy dwóch zawodników, którzy najlepiej zaprezentowali się, powiedzmy, w programie, a go nie wygrali, wlatują do takiego turnieju, mają szansę się pokazać. No, mocna gra, tak bądź co bądź, zawalczyć z zawodnikiem KSW w turnieju KSW, ale fajna opcja też, myślę, dla kogoś, kto chciałby tam zapukać i pokazać, na co go stać. Także chętnie bym zobaczył turniej właśnie taki, w którym jeszcze byłaby domieszka takiej świeżej, nowej krwi. No ten turniej wyglądałby na pewno imponująco. Też pytanie, czy w tym turnieju uwzględniać Mateusza Gamrota, który jakby nie było, jest pełnoprawnym mistrzem kategorii lekkiej. Jest Norman Park, który dzierży tymczasowy pas. Nie wiadomo, tutaj Federacja KSW chciałaby uwzględniać w tym starciu, ale jest masa innych dobrych zawodników. Ja na przykład jestem ciekaw, gdzie jest sufit możliwości Szamila Musajewa, który tak naprawdę nie pokazał nam jeszcze, do czego jest zdolny, bo wszyscy dwie walki zakończył bardzo szybko i to myślę, że też może być następny czarny koń tej dywizji. Chciałbym się jeszcze Michała zapytać o tą docelową kategorię 66 kg, którą on mierzy w KSW SAS. To ja chciałem odpowiedzieć na to. Co sądzisz o tym zawodniku? Jak postrzegasz jego umiejętności? Bo no, wydaje się, że on też jeszcze nam nie pokazał wszystkiego. Co sądzę? Generalnie jak zaczyna się temat Saradina, to zastanawiam się, co ja w ogóle robię w tym MMA. I tutaj mówię, no pół żartem, pół serio, ale jest niesamowity. No bardzo wysoki to swoje fight IQ. Jest możliwe, że zawodnik, który jest tak młody, jest tak bardzo inteligentny w klatce. On bawi się z wszystkimi. On wszystkich w tej kategorii po prostu rozjechał jak czołg jajco. I to jest straszne z perspektywy zawodnika, który miałby tam wejść i się z nim bić. Ja sobie zdaję sprawę, że jeśli, w co bym Bogu wierzył, udałoby mi się zawalczyć i dostać fajnie jakiś kiedyś tam może z KSW, to jestem świadom tego, że to nie będzie pierwsza walka, która mnie czeka i wiem, że jeszcze mam czas na to, żeby się rozwinąć do jego poziomu. Jakby bardzo często, gdy mówimy o sportowcach, są jakby dwa typy rozwoju zawodnika. Albo ktoś jest super ekstra i w wieku 17 lat po prostu pokazuje szczyt swoich możliwości i potem 18-19 jest fenomenalny. Na przykład w piłce nożnej tak często bywa. A w wieku 22-24 lat ten gość nie gra. Bo się wypalił, bo coś tam, bo już na przykład nie potrafi się rozwinąć, za duża presja i tak dalej. I nie wiadomo, jak będzie właśnie tutaj z Parnasem. On ma 24, jakoś tak? 23-24 lata. Pytanie, może to jest faktycznie już szczyt jego umiejętności, może jego forma będzie tylko i wyłącznie pikować już w dół, skoro ona jest tak wysoko. Może w wieku 28 lat on już nie będzie nawet w KSW się bił, bo wszyscy go będą bić, nie? I to są takie rzeczy, że my sobie możemy gdybać, jakby patrząc na sportowców innych dyscyplin, sportowców sportu walki po prostu, że nie wiadomo, w którym on jest miejscu na tym swoim wykresie. Ale i w tym miejscu, w którym jest i jeśli ja na niego patrzę w tym miejscu właśnie, w którym jest, to trochę mnie przeraża. I tym chyba skończę swoją wypowiedź. No myślę, że to jest trafne spostrzeżenie. No, obecnie myślę, że nie ma zawodnika, który mu może w tej kategorii zagrozić i sądzę, że nawet Mateusz Gamrot, gdyby zszedł na 66 kg, to miałby z nim ciężko.
inaczej by się to może prezentowało w kategorii 70 kg, ale jednak jest to wielki talent, ale to, o czym ty wspomniałeś, przykład kariery mamy Jona Jonesa, który no może nikt go nie bije i dalej jest na topie z mistrzem UFC, ale bardzo młodo osiągnął te największe sukcesy i chyba już nie ma tego zapału do tej walki, nie ma tej iskry. U Saladina może być podobnie, kiedy cała ta sława będzie się kręcić w tak młodym wieku koło niego i już jest tymczasowym mistrzem, pewnie niedługo trafi do UFC, może też w pewnym momencie przyjdzie takie zwątpienie i nie będzie już czerpał z tego radości. Co do turnieju... Ja myślę, że paradoksalnie w przypadku Saladina ta sława, on tak bezpośrednio z tą sławą nie ma tak naprawdę mega do czynienia, bo on mieszka w jego kraju. Wydaje mi się, że mimo wszystko nie jest jakimś bardzo rozpoznawalnym człowiekiem. Oczywiście poza społecznością, która zadaje sobie ten trud, żeby oglądać jego pojedynki w organizacji innego kraju, a wiemy, że Francuzi mają mocno takie podejście egocentryczne do różnych rzeczy. Oczywiście nie wszyscy, więc to może też komplikować sprawę. Także tutaj akurat wydaje mi się, że Saladin pomimo młodego wieku aż tak mocno tej sławy nie odczuwa, bo po prostu ona go na co dzień nie spotyka. Oczywiście jak przyjeżdża do Polski, to sytuacja troszeczkę inna przy okazji gal, ale myślę, że paradoksalnie on w porównaniu do zawodnika, który w jego wieku mógłby w Polsce mieć taki hype i taką rozpoznawalność, że starsi ludzie by go pokazywali palcami na ulicy, to mogłoby na niego wpłynąć źle, aczkolwiek ten aspekt formy takiej optymalnej do tego formy życiowej, no każdy człowiek w zależności od swoich genów, pracy, tego w jaki sposób się prowadzi, jakie ma doświadczenia, ma ten prime umysłowy czy inny w różnych okresach życia i tutaj słuszna uwaga, że być może Parnas jest takim zawodnikiem, który ten prime właśnie przeżywa, a w wieku lat 30 już będzie zawodnikiem takiego drugiego obiegu. Są zawodnicy, którzy wręcz przeciwnie, na początku sobie gorzej radzą, a później dochodzą do świetnych wyników. No słuchajcie, na przykład Rafał Harady Godenny z klubu, przecież ten gość ma 35 lat prawie, a to co on teraz wykłada w klatce, to jest jak dla mnie nierealne. Jest to też jakaś historia, no, że każdy ma ten prime w innym momencie swojego życia. No tak jak ty mówisz, Rafał Haratyk, który tak naprawdę dopiero gdzieś od 2 lat może znany, nie mówię tutaj hardkorowym fanom, ale tym takim mniej interesującym się MMA, zaczął gdzieś się przebijać w tej organizacji Babylon MMA, teraz w ACA. No, a wiek nie wskazuje już na najmłodszego zawodnika. Tomek, okiem trenera, jak oceniasz Saladina Parnasa? Czy przed nim jeszcze jest ta topowa forma, czy to jest właśnie jego szczyt? Znaczy tak, to jest to, co powiedział Michał. To fakt, to nie jest teoria, to jest fakt, że różni zawodnicy mają swój ten prime w różnym wieku. To wiadomo, że to troszeczkę zaczyna, kiedy zaczynamy trenować, etc., ale są zawodnicy, którzy będą płonęli najbardziej jasno w takim bardzo wczesnym okresie, podejrzewają, szybko się wypalają. Potem podać przykład Johna Jonesa, no to... Ale on nie dojrzał chyba jeszcze. Ja mówię, dojrzewają jako sportowcy, ale tak, można być znakomitym. Nie przegrał walki tak naprawdę, więc jeszcze go nie uśmiercają. Tak, nie uśmiercam, ale stwierdzam fakt, tylko po samym przebiegu jego kariery, nie? Jak to nagle Nie, ja tu bardziej w stronę Filipa teraz skierowałem, także to w tym kierunku, bo... Nie, bo Filip się nabija, bo powiedział, że jest niedojrzały w sensie emocjonalnym przez pryzmat tych wydarzeń, tak. Wszystkich pozasportowych, te wyczyny z kokainą, tak, z alkoholem, z dopingiem. Ja żeby nie było, to ja sportowo jestem wielkim fanem Johna Jonesa, tego co pokazuje w klatce, niekoniecznie tego jak się zachowuje poza oktagonem, ale patrząc na talent, jaki posiada do sportu walki, no to ja bardzo lubiłem oglądać jego walki, no teraz są może mniej
mniej takie efektowne dla oka, ale wciąż uważam, że ma bardzo duży talent do tego. Talent będzie miał zawsze, może już umiejętności motoryczne miną, ale talent miał, to mu nikt nie odbierze, ale tak jak powiedziałeś, to flow już się traci, te walki są coraz, że dogania go ta czołówka, jest dalej najlepszy w tej chwili, no ale to już nie jest taka miażdżąca deklasacja, już się jakaś niejednogłośna decyzja pojawiła, już teraz w kontekście walki z Jankiem zastanawiamy się na serio, czy go Janek nie skończy, a kiedyś to byłoby nie do pomyślenia. No także super. Janek to jest przykład zawodnika. Michał tam mówił o Haratyku, o którym za chwilę, ale Janek, on już jest obecny na scenie MMA kupę lat. Ja pamiętam jego początki, jeszcze tą pierwszą przegraną przez Kimurę, która tak fatalnie wyglądała w KSW, ale no, on się miał te swoje wzloty, upadki, a teraz jest no... 40 mu się pomału zbliża, on leci na najwyższych lotach, jakie dotychczas miał, także to jest przykład takiego zawodnika jak Haratyk właśnie. Co do samego Parnasa, o którego pytałeś, to w tej chwili jest na fali wznoszącej, z walki na walkę jest coraz lepiej i na razie się rozwija strasznie. No to tak z kolei jak powiedział Michał, to nie znaczy, że nagle się nie zatrzyma i nie zacznie zwalniać i to nie chodzi o rozwój umiejętności, ale ta jego motoryka, ona jest oparta na niesamowitej szybkości i koordynacji, a szybkość to jest niestety cecha, która motoryczna, która zaczyna się obniżać jako pierwsza. Zawodnicy, którzy na przykład bazują na sile, potrafią jeszcze grubo po 40 być groźni i dają radę, natomiast zawodnicy, którzy bazują na szybkości, w pewnym momencie zaczynają tą szybkość tracić i z tym się niewiele da zrobić, bo to jest takie coś, co jest mocno ograniczone przez układ nerwowy, tą szybkość no, można kształtować w odróżnieniu od siły w niewielkim. Siłę można no, naprawdę gigantycznie kształtować, szybkość niewiele i jak kiedy przychodzi moment, że szybkość zaczyna spadać, a ten moment może przyjść jeszcze przed 30, on może przyjść bardzo szybko, nie wiadomo kiedy to u Saladina nastąpi, no i ci zawodnicy, którzy bazowali na szybkości, no to zaczynają wtedy mieć poważny problem, no i zobaczymy kiedy to Saladina spotka, natomiast na razie on się z walki na walkę rozwija i jest no niesamowity, tak jak powiedział Michał. A co do Haratyka, no to właśnie to chyba, ja go pamiętam jeszcze, sędziowałem jego bodajże chyba pierwszy amatorski występ, bo on zaczynał na Szydolidze, ja tam byłem sędzią wtedy, pamiętam jak się ładnie pokazał, to już było lat temu, łohoho, tak ze 13, jak nie lepiej temu. A pamiętacie, kiedy się Haratyk przebił do mainstreamu, znaczy do mainstreamu, mówię o takich, jak to powiedziałeś, hardkorowych fanach MMA. Niedzielny fan to nie będzie tego pamiętał. Pamiętacie, kiedy tak się zaczęło o nim w środowisku MMA głośno robić? Po jakiej wygranej walce zawodowej? No, ciekaw jestem, który masz pojedynek na myśli. No ja mam na myśli, że w środowisku bardzo mocno odbił jego pojedynek z Pogim, czyli Mateuszem Pogucem, który tam taką samozwańczą gwiazdą MMA był swego czasu, tam się bardzo mocno lansował i zmierzył się z Haratykiem w kategorii średniej, to chyba miało miejsce. Pogi to taki chłopak niski, taki nabity mięśniami, no naprawdę sięgał chyba, no tam ledwo do głowy sięgał Haratykowi. Sklinczował, dostał pierwszego tam prostego od Haratyka, który naprawdę te proste ma na o zabójcze. Sklinczował i próbował go rzucić suplesem. Tak mu ten suples wyszedł, że Haratyk znalazł się w dosiadzie, zaczął bić, Pogi uciekł na brzuch, został uduszony. No tak właściwie taka walka była. No, to był debiut zawodowy. Tak, tak, debiut zawodowy i wtedy się, bo już wcześniej walczył tak samarsko, właśnie pamiętam, że sędziowałem jego tą chyba bodajże pierwszą amatorską walkę, o ile się orientuję. Natomiast ten, no właśnie wtedy zadusił Pogiego, a o Pogim było bardzo głośno. Potem Pogi po tych wydarzeniach, po tym takim właśnie tym swoim debiucie nieszczęśliwym, on tam był związany z Mirkiem Okińskim przez jakiś czas, nawet jakieś tam walki powygrywał. Ale początki Pogiego były takie, że no tam Pogi sobie przypisywał wygrane w jakichś walkach, które jak się okazało miały miejsca. No i był taką osobą dosyć mocno taką hejtowaną. Hejty to takie nienawiść biorąca się z niczego, a tam to bardziej było, że tam Pogi trochę nawymyślał, trochę jak bonus takie
takie miał swoje sytuacje, jego tam środowisko się lało z niego, trochę beka była. No, on wtedy postanowił udowodnić swoje umiejętności i stanął do walki z Haratykiem, no i w tej walce no, nie pokazał się w ogóle. Haratyk go udusił jak kota, a z kolei Pogi tam jeszcze zaczął go oskarżać, że Haratyk był czymś nasmarowany, bo ten suples mu nie wyszedł, bo że jakieś maści tam były, jakieś substancje poślizgowe. No to tak Haratyk się wtedy zdenerwował, no bo ewidentnie nic takiego tam nie było, wygrał uczciwie. No i to tak Haratyk wtedy wszedł na tą scenę MMA i tak od tego czasu jest kojarzony przez tych hardkorowych fanów, no i się mega rozwija. Teraz, czekaj, Michał mówi, że on ma 35 lat, tak? Nie, 34, a zaraz się dowiem. Nie, bo mi się wydawało, że nawet jest trochę starszy, że on będzie miał tak ze 30. Zadzwoń i zapytaj, cześć Rafał. Ile ty masz lat? Kiedy ty masz rodziny? Właśnie od niego napisałem. Aha. Bo ja stawię... Bo mi się wydawało, że ma więcej niż 34, że tam 36, 7, że tak coś myślę, że... Tak, ja... Bo ma 32. 32, łociup, ale mu dodaliśmy teraz, ale jak to usłyszy. No nie no, ty młodo wyglądasz, Rafał, żeby nie było. No tak po prostu mi się wydawało, bo ja cię kojarzę z takich starych czasów, nie z tej Shady League jeszcze. Wcześniej zaczynał po prostu. No, wcześniej zaczynał i dobrze się trzyma. To no, szacunek. Trzyma wyjątkowo. Nie, Rafał, jeśli chodzi w ogóle Rafał, to jest takim trochę moim klubowym idolem, bo on też bardzo inteligentnie walczy. Ja uwielbiam oglądać jego walki. No, trochę go naśladuję, chociaż staram się. Coś wiesz o następnej walce Rafała? No, miała być na ACA ze Strusem, ale co się stało z tym ACA, to ja nie wiem, kiedy to jest przełożone, nie mam pojęcia. A nie wiesz, nie, to właśnie, bo bardzo mnie ta walka ciekawiła. To taki jeden z ciekawszych pojedynków polsko-polskich moim zdaniem. No jestem ciekaw, czy to śmiercią naturalną. Taki troszeczkę rewanż względem walki Strusa z trenerem Michała i Rafała, Damianem Herczykiem. Więc tutaj może jest chęć pomszczenia trenera w starciu z Piotrem Strusem. To nie może, tylko na pewno, bo to nawet Rafał o tym wywiadzie wspominał, nie? Także to nie chyba tylko na pewno. A Michał, a ty może będziesz wiedział, czemu Damian walczył w takiej wysokiej kategorii wagowej? Ojejku, szczerze to pytanie pomóż ci skierować do Damiana. Nie mam pojęcia. Aha. Naprawdę nie wiem, jak to się wtedy... Było już kiedyś masę lat temu. Ile to było lat temu? Dużo, naście. No, naście, ale ja wiem, że to inne czasy bywały, nie było tego zbijania wagi, bo to są moje czasy jeszcze też, ale no mimo wszystko, no tak mi nigdy Herczyk nie wyglądał na te takie wysokie kategorie wagowe, pomimo, że on to jest no, też nabity mięśniami chłop, no ale wzrost nie ten, no, a walczył ze Strusem, no to dziwnie. No nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale zapytam trenera i w przyszłym podcaście powiem. Zaprosimy podcast. Trzeba by z nim pogadać, bo to jeden z lepszych trenerów tak w ogóle i naprawdę taki taka ciekawa bardzo postać. I najpierw kiedyś zawodnik, później taki trener, który tutaj na południu właściciel bodajże najlepszego klubu. Ale jeszcze jestem ciekaw, ty będziesz też, zanim porozmawiamy, Michał, on się z czego wywodzi? On się z zapasów wywodzi, z klasyka? Pomidor. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale jest ciekawa. Znaczy, ale... No, poza tym, że wiadomo, że się wywodzi tu, nie, no bo to berserker, ale no, w tych jego walkach, jak oglądałem te jego walki, to tam zawsze było te takie, no widać takie coś jak z klasyka, do tego suplesu dążenie, takie, no takie miał, gdyby on się wywodził z czystego BJJ-u, to nie, no nie wiesz, że wywodził, bo to widać, ma te takie odruchy, których zawodnicy BJJ no nie mają, takie właśnie te zapaśnicze, te takie ciągnięcie tego suplesa, takie zachodzenie za plecy, takie no typowe ruchy zapaśnicze są nie do pomylenia, a z kolei nigdzie się nie spotkają właśnie, gdzie on, w jakim on klubie mógł trenować te zapasy, nie? Więc bardzo ciekawe. No to ja tutaj z mojej strony stosuję oficjalne zaproszenie do trenera Herczyka. Czekajcie, ja to nagram jeszcze raz, powtórz. Oficjalnie, jako prowadzący podcast... Jednym głosem, panowie. Jako prowadzący podcast MMA Śląskim Okiem zapraszam trenera
Damiana Herczyka do naszego podcastu, ponieważ mamy masę pytań, na które Michał jako trenera nie potrafi odpowiedzieć. Potrafi, tylko mówi pomidor. Chcemy poznać odpowiedzi na te pytania, a poza tym miło nam będzie gościć tak uznanego trenera w naszym podcaście. Tak, ja się dołączam oczywiście i bardzo mi wspominam wizytę u Berserkerów w Bielsku-Białej. No przykro mi, że akurat nie było okazji spotkać się z Michałem na miejscu, ale było wiele innych bardzo fajnych osób, także na pewno tam ponownie zagościmy, jak klub wznowi działalność na obrotach i będzie można się spotykać bez przypału. No i pamiętajmy, że Bielsko to w sumie Śląsk, no Beskid Śląski, tak. Jakby nie patrzeć. No, nie? Województwo Śląskie, jakby na to nie patrzeć. Województwo Śląskie, Beskid Śląski, także to pasuje do podcastu. 5 zł pociągiem na bilet chyba można dojechać, także żaden problem. Zapraszam, zapraszamy. Na pewno będzie nam bardzo miło. My też zapraszamy. A powiedz mi, Michał, jeżeli chodzi o Goczałkowice Zdrój, czy to jest miejscowość już jakaś górska, czy nie do końca? Jak to nie, to Jacek. Koło Pszczyny. Ale to jest... A z czego spłyną Goczałkowice? Teraz tylko Zdrój, tylko to nie jest pytanie oczywiście do Michała, no bo Michał tam mieszka, to wie. Z czego spłyną Goczałkowice Zdrój? Z uzdrowiska. No właśnie, ja wiem, z czego będą słynąć za kilka lat. Z kogo? Chyba. W uzdrowisku jest teraz izolatorium dla chorych na koronawirusa. Już nie będzie uzdrowisko, no chociaż nie, no obyś wszyscy wyszli cało z tego. Już nie, bo już tam się jakieś dziwne rzeczy podziały, ale jest pięknie, jest dużo innych fajnych rzeczy oprócz uzdrowiska. Musicie przyjechać, zobaczyć, naprawdę. Polecam. Zapraszasz? Goczałkowice, Zdrój. Ja wypaliłem z tymi górami, natomiast no ja powiem wam, że akurat nie mam problemu z jakąś tam swoją niewiedzą. Człowiek się całe życie różnych rzeczy uczy. A po prostu nie omieszkałem się zapytać, ponieważ inny zawodnik również kategorii lekkiej, bo już jakby stwierdziliśmy to wcześniej, że Michał jest zawodnik kategorii lekkiej lub piórkowej. Czyli Mateusz Legierski właśnie w górach mieszka, w Istebne, i tak jakoś zadając to pytanie miałem jego na myśli. No i stąd ta, że tak powiem, animozja gór z Kryńskim. Mhm. Znaczy pod Bielsko jest tak położone, że to jest właściwie taka brama, jeżeli chodzi o góry tutaj nasze śląskie, Bielsko, no i to jest z jednej strony chłopaki z Goczałkowic, gdzie są właśnie znane z rozlewiska wodnego, z ujęcia, którego zresztą my płacamy wodę, pijemy, no a z drugiej strony Bielska już się góry takie w pełnym wymiarze zaczynają, no i tam jak ktoś dojeżdża z jednej strony, no to przyjeżdża z nad jeziora, a z drugiej strony przyjeżdża z gór. Także to takie ciekawe miejsce Bielsko, gdzie zderzają równiny wyżynne, ale równiny z górami. Ale ja tutaj jeszcze chcę wrócić do zaproszenia. Michała zaprosił nas, czyli jak zniosą... Jest dużo miejscówek na fajne kadry, zrobimy fajne wywiady. Właśnie, jak zniosą obostrzenia względem przemieszczania się w dużych grupach, to wpadamy z kamerą i zrobimy podcast wideo prosto z Goczałkowic. A ja teraz patrzę na zdjęcie Michała. Tutaj, które ma na Skype'ie, to jest w tle masz jezioro Czowickie? Dokładnie. Wiecie co, to jest zdjęcie, no bo ja nagrywałem jakąś tam swoją serię o takich ciekawostek o żywieniu. One gdzieś tam na Instagramie moim są. I tam właśnie są ujęcia, jeden z odcinków jest właśnie nad jeziorem. Możecie sobie zerknąć. No ale fajne, bo ja tak naprawdę nad jeziorem Czowickie mam kilometr. Nie? I tak naprawdę byłem tam półtorej godziny temu, jak kończyłem trening. A co do pandemii koronawirusa, Michał, nosić maseczki czy nie? To jest jakieś podchwytliwe pytanie. Wiesz, do czego piję, tak? Wiem. Wiesz co? Oczywiście, że tak. Ja jestem... Pijesz oczywiście do posta, którego zobaczyłem, który w ogóle odbił się takim echem w internecie, że ja w to po prostu ciężko mi w to uwierzyć. Więc tak, nosić maseczki, tym bardziej jeśli uważamy, że możemy być nosicielami tej choroby, tym bardziej jeśli czujemy się źle, kichamy, kaszlemy, nosić maseczki, ale kupować jednorazowe maseczki, które zakładamy raz wychodząc z domu, a potem utylizujemy od razu paląc lub wkładając do jakiegoś worka i nie wnosząc ich, broń Boże, do chaty, nie wkładając do kieszeni, do kurtki, do czegokolwiek. Wtedy to ma jakikolwiek sens. A
po większy wywód na temat noszenia maseczek zapraszamy na fanpage. To nie było na twoim fanpage'u, tylko na... Na mojej stronie mojej daje doktor Michał tak, sobie. Tam Michał ładnie wszystko opisał na temat maseczek. Słuchajcie, bo godzina 18 mija, a my nie poruszyliśmy tematu UFC, który zazwyczaj jest głównym tematem na naszych podcastach. Nie ma gal. Chociaż gala UFC 249 9 maja. I tutaj chciałbym poruszyć temat, zanim oficjalnie potwierdzono, że ta gala będzie się nazywała ponownie UFC 249, że utrzymał tą numerację. Dana White ogłosił wszemi wobec kartę walk, która zapowiada się imponująco. Po czym po paru dniach okazuje się, że dopiero w następnych dniach zawodnicy werbalnie wyrażają zgodę na te walki. Dochodzi też do momentu, kiedy jest ogłoszone starcie Amandy Nunes o pas mistrzowski, która po paru dniach twierdzi, że nie ma zamiaru tam występować i tak naprawdę do tej pory schodzą głosy, że dopiero zawodnicy wyrażają zgodę. Jak myślicie, czy ta karta walk, którą ogłosił Dana White, dość dobrze zapowiadająca się, w 100% już nie, bo spadła Amanda, ale czy dojdzie do skutku? Ja myślę, że to zależy od chłopaków z MMA Tonight, a konkretnie od Mariusza Olkiewicza, bo on przed ostatnią galą UFC, do której nie doszło, powiedział, że on nie wierzy, żeby ta gala doszła do skutku. Ona faktycznie nie doszła do skutku. No i teraz będzie to samo. Zobaczymy, jak Mariusz nakać znowu, że nie dojdzie, to pewnie nie dojdzie. Zresztą ta gala ma być, przepraszam, ta gala ma być w Kalifornii w końcu, tak? Bo Kalifornia... Tak. Tak, tak, że miało być na początku ten rezerwat, potem ta wyspa, a teraz okazało się, że Kania potraktowała takie eventy sportowe jako kluczową, strategiczną gałąź swojej gospodarki i zezwoliła, tak jest. No i to dopuściłaby to, natomiast pojawiły się problemy z zawodnikami. Mam teraz swoje zdanie tutaj. No, także zobaczymy, no. Ja czekam, co powie Mariusz Olkiewicz, bo... Przede wszystkim wynika to moim zdaniem z bardzo krótkiego czasu na porządne wypromowanie tej gali. Myśl UFC zaliczyło porządne straty, na tym nie wypala ostatnio z rezerwatem. Chcą na pewno te straty odrobić, więc woleliby tej gali nie robić na zero, a skoro chcą zatrudnić zawodników jeszcze w takiej sytuacji, gdzie ci ludzie często nie mają do końca możliwości zrobienia takiego pełnego obozu przygotowawczego porządnie, a nawet jeżeli mają, to wiąże się to z komplikacjami, wyrzeczeniami, których nie było podczas poprzednich walk w tej organizacji dla takich zawodników. Więc no, ciężko się dziwić, że UFC stara się tutaj łatać tą sytuację i ogłasza walki, zanim zawodnicy na nie się zgodzą. Moim zdaniem sytuacja dla fanów ciekawa, możemy z boku obserwować, jak to wygląda i czy zawodnicy taki stan rzeczy poważają, czy nie. Oni tam walczą za dobre pieniądze i na pewno na końcu tak wychodzą z tej sytuacji korzystnie, więc no, ja mam nadzieję, że do gali dojdzie i że nie będzie tam festiwalu jakichś wysypań lub braku możliwości znalezienia przeciwników, jednak te dywizje w UFC są tak głębokie, tak szerokie, jeszcze w dodatku w każdej chwili można kogoś nowego zatrudnić, bo większość zawodników na świecie na taki telefon z UFC odpowie z torby i zapakowaniem ta samolotu, więc no, uważam, że tutaj no UFC podejmuje nadzwyczajne kroki w nadzwyczajnej sytuacji i nie można mieć do nich za to pretensji. Michał, ty jako fan MMA będziesz śledził tą dobrze galę UFC 249? Ja mam nadzieję, że to się nie rozleci jak gdzieś tam dziesiątki innych gali. Będziemy mogli ją po prostu oglądać. No oczywiście jak będzie, to nie będę oglądał jej gdzieś tam w nocy, ale zapewne, bo nie mam takiego zwyczaju oglądać galę nad ranem czy w nocy i zazwyczaj oglądam powtórki, więc jak tylko się wszystko uda, to na pewno sobie nadrobię jakieś tam najważniejsze walki z tej gali. My większość tej karty wytypowaliśmy ostatnim razem. Dotarcie na pewno Donalda Cerrone z Antonem Pettisem. Ja na przykład bardzo jaram się tym pojedynkiem i mam nadzieję, że panowie dadzą show, ale te walki, które zostały dodane do karty, tam jest jeszcze Fabricio Werdum z Zenikiem. Myślę, że to typ
typowanie zostawimy sobie na parę dni przed galą, bo ostatnio zrobiliśmy to chyba na 2 tygodnie przed i finalnie do gali nie doszło, więc zostawimy sobie to... Przez Mariusza, bo on wykrakał. Apelujemy do Mariusza, pewnie będzie robił live podczas weekendu. Mariusz, nie kracz, gala się odbędzie, wszyscy na to liczymy. Tym bardziej, że UFC nie może być w dupie, jeżeli polskie organizacje za chwilę zrobią galę, więc jak to mawiał Kawulski, raczej UFC do tego nie chce dopuścić. Chciałbym jeszcze wrócić właśnie do tego, co Jacek powiedział, tego momentu, w którym Dana White stwierdził, układaj do matchmakerów, układajcie taką kartę walki, ja wam mówię, że do niej dojdzie. I potem te nazwiska się wsypują. Takie przemyślenie, że jeżeli Dana White miałby włosy na głowie, to po całej tej sytuacji z przenoszeniem z rezerwatu Indian i układaniem karty walk bez zgody zawodników, myślę, że i tak by był łysy po sobie włosy z głowy. To może mu wyrosną teraz. kiedyś miał, jak sobie zobaczycie nagrania z końcówki tam lat 90. czy z połowy kanała na galach UFC, to miał taki klasyczny placek na głowie, czyli był brunetem, ale na głowie miał gniazdo bocianie i tylko dookoła głowy były włosy, a czubek tej głowy chyba pamiętał te włosy z dawnych czasów, dopiero, więc nic dziwnego, że taki, a nie inny. To jego pamiętam z włosami, ale z kolei nie pamiętam i nie umiem sobie wyobrazić Joe Rogana we włosach. A są też zdjęcia, nawet UFC teraz udostępniło chyba pierwsze gale, gdzie Joe Rogan też nie grzeszył bujną fryzurą, ale są zdjęcia z jego włosami. Ja Rogana w ogóle nie pamiętam w wersji z włosami, naprawdę. I ja nawet ciężko mi go sobie wyobrazić. Jeszcze powiedz, że rudy był. Nie. Nie, prawilny brunet. Aha, no to A ty, Tomek, jakiego koloru masz włosy? Jakiego ja mam kolor włosy? No to panie, widziałeś mnie na żywo tyle razy, dalej nie. Wywiad robiłeś. A czy wywiad ostatni jak robił, to jak czapkę wtedy akurat miałem, bo ja prosto z trenera byłem. Przed Silesianem Marcelem. A tak, to tam nie miałem czapki. No, rudy nie jestem, tyle powiem. Potwierdzam, ponieważ siedzimy w jednym pomieszczeniu. Panowie, ale to nie jest do końca takie niepodejrzane, że wy tak dużo czasu tu spędzacie ostatnio. Tu podkaścik, tu jakieś treningi w lesie, także ja to się nawet cieszę, że nie pamiętam, jakie Tomek ma kolor włosów, bo nie chciałbym być tutaj podejrzewany, tak jak Filip może być. Ale o co ty nas podejrzewasz? Przepraszam. Czekaj. Panowie, zostawmy sobie pranie brudów do naszych odcinków, kiedy nie mamy tak zaszczytnego towarzystwa. Skorzystajmy jeszcze brud. Nie, no Jacek, jak już to ty jesteś tutaj podejrzany, my to mieszkamy po prostu koło siebie. Ja mam taką taktykę, jak to się mówi... Odwracania uwagi od swojej osoby, rozumiemy. Nie, ja tak gryzę i potem uciekam. Gryzę i uciekam. To miałem kiedyś ratlerka, też tak robił. Ja mam polskiego, on gryzie, ale nie ucieka. A no nie, twój haps to jest, wiesz, to jest bydle takie, że... Co do gali UFC, no to ja też mam nadzieję, że ona się odbędzie i że te wyrywanie włosów, czy tam planów Dana White'a nie wpłynie na to jakoś negatywnie. Chciałbym wrócić jeszcze do tych polskich gal. Fen ogłasza pierwszą galę w pay-per-view, wiedzieliśmy już mniej więcej, że szykują się do tego zabiegu. Cena pewnie będzie wynosiła tyle, ile wynosi pay-per-view za KSW, czyli 40 zł, bo to jest gdzieś tam odgórnie narzucona kwota z telewizji Polsat. I tutaj moje pytanie jest nas czterech. Czy każdy z was zdecyduje się wykupić pay-per-view? Michał, od ciebie zacznę. Ja na pewno nie. A możesz rozwinąć nie. Dlaczego? Czym podyktowany jest? Ale ja nie jestem fanem ten. Nie. Ja wiem, z jakichś tam dziwnych względów. Nie mam pojęcia. Tak naprawdę ja dopiero dowiedziałem się przed chwilą, jak powiedzieliście, że tam fan ogłosił te gale. Nie zdążyłem. Nie przerobiłem dzisiaj newsów w necie, nie miałem czasu. No nie wiem, jakoś tak... Nie mam pojęcia. Może jak będę się nudził, to sobie wykupię, ale jakoś...
Zobaczymy. Wyszło to chwilę przed rozpoczęciem nagrywania naszego podcastu w programie Octagon Live na kanale. To ogłosił to Mateusz Borek, potem sam Paweł Jóźwiak, trochę uprzedzony przez panów z kanału sportowego, ogłosił to o 21 w programie MMA Gazyn na Polsacie. W każdym razie na kupie. Zaproponowałbym Tomkowi, żeby było taniej, ale znowu Jacek tutaj zacznie mówić, że to podejrzane. Tomek, czy ty wykupisz? Jeżeli się tak nie złoży, że ja na tej gali będę, to wykupię oczywiście, a zresztą mogę obejrzeć razem. Kurde, mieszkamy obok siebie i to jest bez żadnych podtekstów, co tam Jackowi po głowie łazi, który się gdzieś ukrywa w panewnickich lasach. Nie będziemy drążyć tematu, dlaczego możesz się pojawić na gali fan. Myślę, że to zostawimy. No, na razie nie ma o tym nie, co nie gadać, mamy o czym ale rozmawiać. Jeżeli 40 zł to jest ok, cena za takie fajne wydarzenie, to naprawdę fajnie. A ja muszę powiedzieć, że jestem strasznie zniechęcony do wykupywania pay-per-view na galę KSW. No, dwa razy to zdarzyło i dwa razy to pay-per-view nie działało po prostu. Raz w ogóle się nie chciało włączyć i to nie był tylko mój problem, cała masa ludzi tak miała. Potem KSW tam zapewniało, że te problemy z tym streamem rozwiązane. Kupiłem drugi raz w końcu i no, tak działało, że zacinało co chwila. Przerywało, no masakra była, nie dało się oglądać gali. Za każdym razem jak po tym wykupiłem, to wskakiwałem w auto i waliłem, lekceważąc sobie przepisy ruchu drogowego, do najbliższego lokalu, który wyświetlał tą galę i oglądałem w lokalu i tam też trochę czasami cięło, nie? Bo tam też mieli właśnie wykupione w pay-per-view. No nie wiem, jak to teraz będzie wyglądało, może teraz będzie nadzieję, że u Fenu nie, z Fenem nie będzie problemu, chociaż to chyba wtedy... No... Czy to Polsat pewnie to robił, nie? Skoro to była... Pewnie to... tak, tylko że zupełnie inaczej jest z transmisją internetową. Gdzieś tam KSW TV i firmy streamer rozsyłają ten sygnał. Ja na przykład wykupuję za pomocą Polsatu, mam dekoder z Polsatu i nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby coś mi nie działało. Ale jak byłem w delegacji w Bułgarii, to mogłem oglądać tam dwie gale KSW i kupowałem właśnie przez KSW TV i też nie mogę narzekać. Zapłaciłem trochę drożej niż w Polsce, bo z racji tego, że przebywałem za granicą, musiałem płacić w euro, a nie w złotówkę. Internetowo wykupiłeś, tak? Internetowo, ale nie narzekałem. Całe dwie gale bardzo, bardzo ładnie obejrzałem. Jacek, ty wykupisz pay-per-view na Fen, a może przyjedziesz do nas na Kostuchnę? Powiem, tychczas jako osoba, która nie posiada w domu telewizji kablowej i w ogóle telewizji od tam wielu lat nie oglądam. Jak się działa gala Fenu? No po prostu wykupywałem sobie dostęp tymczasowy na IPLI za tam chyba 4 czy 5 zł. Więc na pewno ciężko będzie się przestawić i zapłacić za tą galę teraz 10 razy tyle. Natomiast no dla powiedzmy raz, że dzielimy to na pół z racji tej pani, mieliście okazję słyszeć. Dwa, że no dobra, i zawodników, którzy też no, są utrzymywani częściowo kasa biletów i wynagrodzenia. Myślę, że warto dać panowi szansę i kupić to pay-per-view, jeżeli rzeczywiście sympatyzuje z organizacją, jest to dla niego w jakiś sposób interesujące. No i zobaczymy, jak to panowi pójdzie. Także ja dam szansę, choć nie ukrywam, że na moim wypadku będzie to po prostu zrzutka, a nie kupienie tego pay-per-view tylko i wyłącznie dla siebie. Choć pewnie gdyby tak było, to też poniósłbym ten koszt i po prostu na to, że coś opłaci. Natomiast no, nie da się ukryć, że to, co za to dostajemy w zamian, to faktycznie nie jest jakaś wielka dawka sportu. No bo jak pewnie wiedzą osoby, które na przykład miały do UFC Fight Pass, taki najkrótszy abonamentowy okres, który tam można wybrać, to jest bodajże miesiąc. Ten miesiąc kosztuje chyba 8 dolarów czy euro. Więc to jest niż 40 zł, no na miesiąc jest dostęp do Fight Passa, więc to jest taka mniej więcej proporcja pay-per-view Fenu za miesięcznego Fight Passa. No, jeżeli gala będzie spoko, to nie jest najgorszy rachunek, tym bardziej, że sytuacja jest wyjątkowa i pewnie gdyby nie było tak jak jest, to też organizator nie byłby zmuszony do wprowadzenia takich zmian. Życzę powodzenia generalnie w tej sprzedaży i mam nadzieję, że nie będzie rozczarowania.
Ja myślę, że takie zrzutki teraz będą częstszym zabiegiem, bo jeżeli patrzeć na słowa Macieja Kawulskiego, który mówi, że chcą zacząć częściej studyjne, nie wiem, czy to ma być 3 razy w miesiącu, 2, nieważne, no ale jeżeli cena utrzyma się na wysokości 40 zł, no to już 80 czy 120 w miesiącu, to już będzie dużo dla jednej osoby, więc będziemy łamali obostrzenia i w nielegalnych grupach potajemnie będziemy się spotykać. Ja nie będę mówił gdzie. A to nie są żadne obostrzenia, to przecież jeżeli się wykupi legalnie, do czego zachęcam tą pay-per-view, to można to jak najlegalnie, nawet o to w tym chodzi, że spotykamy się w 2-3 osoby i oglądamy sobie wspólnie tak, za jedno. Ale mamy zakaz gromadzeń się większych. Aha, w tym sensie, masz rację, bo zapomniałem, że no twoja racja. Ja to potraktowałem, mówisz o przepisach prawa autorskiego, a tobie chodzi o grupowanie się. Gromadzenie się, tak. Ale spokojnie, ja myślę, że teraz już wychodzimy z tego, już pierwszy stopień nam ściągnęli, drugi zaraz mają ściągać, już nawet chyba na 18 maja zapowiedzieli, że będą otwierane, więc chyba idzie wszystko co do tego, że ściągną te obostrzenia. Tworzą galerie, ale kluby i siłownie będą zamykane dalej. No może też tak być, nie? Bo co prawda tam te pierwsze ich plany to miało być w jednym etapie, ale to nigdy nie wiadomo co wymyślą, oby jak najszybciej przywrócili kluby do działania. No, słuchajcie, panowie, tutaj muszę się wtrącić, bo z racji dość późnej godziny ja po prostu muszę już uciekać i będę się ewakuował. Także nie wiem, czy są jeszcze jakieś kwestie, na które mogę gdzieś się wypowiedzieć lub coś. Znaczy to ja bym ci zadał jeszcze jedno pytanie. I wiem, że już odpowiadałeś na to w wywiadach nieraz, no ale a propos twojej walki z Przemkiem Fajerem, o której już mówiliśmy dzisiaj, to był jeden z takich najbardziej spektakularnych powrotów z zaświatu w trakcie walki w polskim MMA. Tam było już pierwszy rundzie, on cię podłączył wyraźnie. Tam były mega trudne chwile, już bez przerwania, ale jakoś to przetrwałeś. Weź o tym opowiedz. No ja wiem jak to jest, nie? To jest bardzo ciekawe i chciałem cię zapytać, ty pamiętasz co się działo wszystko, czy masz czarną dziurę? Wiesz co? Nie pamiętam, jak tak sobie poskładałem jakieś 30-40 sekund. Pamiętam taki moment, że mam Przemka za plecami, on mnie gdzieś tam bije, oparłem się, on jest wpięty, ja oparłem się na głowie i patrzę między nogi do trenera mojego. Co teraz, trener? I Damian mówi, broń szyję i potem już wszystko pamiętam. Potem już tylko byłem bardzo, bardzo zły i chciałem go bić. A ale pamiętasz sam moment tego knockdownu, te 30 sekund, które ci brakuje, to które 30 sekund? Po tym, jak on zamarkował wejście w nogi, zostawił ten cios, ja padłem, on tam bił, tłuk, tam był automat, tam nie pamiętam nic, tam totalnie nie było mojej świadomości. Aha, czyli świadomość ci wróciła dopiero jak byłeś w żółwiu już, tak? No mówię, to jest jakieś tam 30 sekund, totalnie nie pamiętam. Ja właśnie nad tym się zastanawiałem, no to znam z autopsji, jak to jest, jak się film wyłącza, a potem wraca człowiekowi i patrzysz, o kurde, ja już walczę z kimś gdzieś, co? Tak to najlepsze i tu jeszcze czujesz, jak ci oko rośnie i wiesz, ale no to było dość ciekawe doświadczenie. Bardzo ciekawe, aha. Powiedz mi, Michał, bo nie mogę nie zapytać w tym wypadku. Wracając do tego pojedynku z Przemkiem, który też opisałeś i tą lukę, czy jeżeli byś zdecydował w tym momencie, że jednak w tej walce jesteś nieobecny i by tą walkę przerwał, czy ty byś miał jakiś duży żal do sędziego za to? Myślałeś o tym w ogóle po walce, jak byś to odebrał? Nie mógłbym mieć do niego pretensji, ale decyzja, którą podjął, pokazuje, że była słuszna. Jakby finalnie. Ja no nie mógłbym mieć pretensji, przynajmniej teraz tak mówię, no ale tam faktycznie... Powiem tak, oglądałem walkę z powtórki i uważam, że wróciłeś do tego pojedynku i jakby no nie było tam takich oczywistych postaw do tego, żeby go przerywać. Były tam ciężkie chwile, wydać było, że walczyłem, ale było na... Chciałem to słuchać, broń Boże, ale właśnie ciekaw byłem, czy to zdarzyłeś taki stan, że ten możliwy się udało.
szczerze, każdy sędzia ma trochę inny grupę, który trzeba uwagę, że to był sędzia Tomasz Blomberg, że jej czerwą, może faktycznie ja tam padłem, że świeciłem do głowy, ale mi nawet jakieś zadawałem, więc jakby, jak mówić, według mnie... Na naprawdę długi czas została w pamięci organizatorów i kibiców, zresztą no, był to pojedynek wieńczący Teszul i mega się to udało, także ja jeszcze nie będę ten pojedynek wyczuwał w przyszłości i dodam walkę jeszcze raz. Oczywiście, jeżeli będą różne warunki i jakby będzie to miało sens i nowy sens na obydwu. Wiesz co, my powiedzieliśmy sobie, że tam kiedyś władzy, że możemy to zrobić znowu, więc jak najbardziej. Ja się cieszę, że mogę walczyć z takimi ludźmi jak Przemek Karo, no bo lubię sobie wyborcy za pokupańcy, którzy się mówią i wiesz, biegają i obrzydują się jakimiś tekstami. To jest dobra, Michał. I bo się właśnie bardzo fajnie się wydało i na pewno przyszłość będzie tak, że z tej strony dobranoc i dzięki za to mi pomogło porozmawiać na ten nasze nazwiska na pewno. No, ja bardzo dziękuję. Ja mówię, że słucham grupa już będzie fajnie. Zarzucone i tutaj zapowiedział, więc będzie trzeba to jakoś zrobić. Być może widzowie, którzy nas będą słuchali tego podcastu, też nas będą trzymać za słowo. Myślę, że tworzymy całkiem niezłe połączenie, jeżeli chodzi o te informacje i na wizji, także bywaj kolego i do zobaczenia. Bywajcie również. Na razie. Do widzenia. To co panowie, my zostajemy jeszcze na chwilkę? Czy to pewnie, my zostajemy. Bo ja wiem, że Tomek się chce tutaj do jakichś tam pytań z MMA Tonight. A wcale może nie chcę. Nie chcesz? No to dobra. To nie. Malinę zapytał w niedzielę, jak coś ma. To nie będziemy się odnosić do pytań z MMA Tonight. Myślę, że fajny program z gościem. Fajnie nam to wyszło. Trochę tutaj na końcówce, jak mieliście dyskusję z Michałem, nie wiem jak to wyjdzie finalnie po nagraniu, ale wysłyszeliśmy to wszystko w postaci szumu i tak dalej, więc no, były jakieś problemy z zakłócenia z połączeniem sieciowym. Miejmy nadzieję, że na nagraniu wyjdzie to inaczej. Nie ma sprawy. To jakby od tego nie zależy niczyja egzystencja, tak i to kawałek, który będzie trzeba wyciąć, to nie ma problemu i nie krępuj się. Najważniejsze jest to, żeby nasz podcast brzmiał strawnie i żeby tak momentów technicznie chujowych miał jak najmniej, bo tak naprawdę to jest najważniejsza rzecz. Oczywiście warto wszystko pozostałe również, ale przede wszystkim uszy nie mogą boleć i ja też jestem dzisiaj nagrywam, jutro odbieram jakieś inne materiały, więc na pewno to jest ważne i dziękuję widzom za komentarze i za konstruktywną krytykę, która na pewno gdzieś tam będzie brana pod uwagę. No bo 8 odcinek dzisiaj, jutro 9, niedługo dyszka, także no staramy się, robimy to regularnie i na pewno będziemy nasz cykl kontynuować bez względu na ograniczenia. Na szczęście Bóg dał nam internet i możemy zdalnie tutaj dywagować sobie i wymądrzać się jeden nad drugiego na temat naszej ukochanej dyscypliny. Ja jeszcze chciałem wspomnieć, że no początki były ciężkie z dźwiękiem, ale Tomek zapowiedział, że do 7 odcinka się wyrobimy i faktycznie wyrobiliśmy się, bo myślę, że w tym ostatnim... 7 był w porządku bardzo. Tak, myślę, że tam nie było się do czego przyczepić wszystko. Zresztą, że pod tym odcinkiem mówię same za siebie, nie było tam żadnego wylewania na nas żalu za dźwięk. Ja mam jedno pytanie. Także zapraszamy tych, co nas skreślili po pierwszych odcinku do powrotu do naszej serii. Na pewno w tle można puścić sobie gdzieś
nie zawsze mamy złote, że tak powiem, analizy i wszystko nam wychodzi, ale staramy się dla Was i robimy to przede wszystkim Was. Także im więcej takich materiałów na YouTubie, na naszym kanale In The Cage, tym większe pole do dyskusji na tematy, które nas rajcują, interesują, które są naszą pasją. Tak naprawdę to z korzyścią dla wszystkich i prowadzących, i Maliny, i Mariusza, i wszystkich naszych słuchaczy. Serdecznie pozdrawiam. Ja jeszcze chciałem wrócić do właśnie poprzedniego podcastu, w którym trener opowiadał bramek i padły tam propozycje, żeby było tego więcej. Czy ty, Tomek, dzisiaj w ramach bonusu na koniec chciałbyś opowiedzieć jakąś historię? Historię z bramki? Znaczy tak, to dla niektórych słuchaczy może być ciekawe. Niektórzy o to pytali, natomiast pytanie, czy to będzie dla wszystkich ciekawe, bo to jest podcast o tematyce MMA. No, historie z bramki, no to tak jakieś tam konotacje z MMA powiedzmy mają, natomiast to nie jest dokładnie to samo, co MMA. Te historie, które ostatnio Właśnie, to ja mam taką sugestię, Tomku, do ciebie. Tutaj delikatnie się muszę wtrącić, bo mieliśmy dzisiaj temat... Sorry, że wracam do takich rzeczy, ale to jest męski podcast, tu jest chłopów, więc myślę, że nie musimy się dopóki krępować. Dopóki się Paula nie odezwie zaraz, to będzie męski podcast. Paula została tutaj brutalnie spacyfikowana i zmuszona do spania, ponieważ chciała zakłócić naszą Madeleine. Jak zostanie zaproszona, będzie mogła tutaj spokojnie sobie wymiatać. Oczywiście żartuję, no ale to już taka pora późna, że niektórzy idą spać. No i widzisz, Tomku, zbiłeś mi stropu i teraz nie wiem, jak chciałem dokończyć swoją kwestię. Taki poważny temat wyciągnąć, męski podcast, chciałeś do czegoś wrócić. Kurde, no. To ja może skończę moją myśl w tym czasie. Proszę bardzo. No więc te historie z bramki, które ostatnio powiedziałem. No właśnie, przepraszam, się rozgadasz, Tomku. Chciałem połączyć rozmowę na temat tego, co się wydarzyło po walce Walawski versus Bartosiński. Z tym, co się dzieje właśnie na bramce, ponieważ jak dobrze wiemy, ten temat zwrotów jest na pewno popularny w klubach, szczególnie o późnych porankach i ciekaw jestem, czy Tomek ma jakąś anegdotę z bramki właśnie z Pawiem w roli głównej. No, to obawiam się, że nie jedną. Tak, ja skończę jeszcze tą moją myśl nieszczęsną. Jasne. Sorry, że jest tak ostro i szczerze i ja tu wyjeżdżam z taką z grubą artystą. Artylerią, ale no cóż, no, mamy wolność słowa, możemy mówić, co nam przyniesie litera na język. To a propos jeszcze tych historii, bo już jak robiliśmy live'a pierwszego naszego, wspólnego z grupą, z chłopakami z MMA Tonight, to wtedy już tam były pytania o jakieś tam uliczne rekordy, solówki i tak dalej, to pułkownik Ochocinco Gangster o to wtedy pytał, pamiętam. I ja wtedy się uchyliłem od tego, tłumacząc, że no, takie rzeczy jak solówki to powinny zostać, to jest uliczna bitka, ale to jest taka bardzo honorowa, bo to jest pomiędzy dwoma zainteresowanymi, nie wtrącają się w te osoby trzecie i takie, co było na solówce, powinno zostać pomiędzy tymi ludźmi na solówce. To są nieoficjalne walki i jako takie powinny takie pozostać. Natomiast niektóre te historie, które ja opowiadałem, były historie solówek, tylko jakichś tam różnych innych wydarzeń na bramce. I te dwie historie ostatnio to opowiedziałem w kontekście tych omawianych przez nas wydarzeń. Konkretnie od Tonego Smitha. Tak, tego włamania żeby użyłem ich po to, żeby pokazać tam w pewnym pryzmie wydarzenia, które miały miejsce w domu Antonego Smitha i tam na tej ulicy przed jego domem. No bo one to tak dla ludzi, którzy nie mieli z tym nic wspólnego, to pomagają lepiej zrozumieć wszystkie takie zaszłości. No, inne historie z bramki to też można często w tym samym kontekście użyć, to wtedy nie mam nic przeciwko temu, po prostu nie będę podawał jakichś tam detali, żeby nie zdradzać konkretnie, kto tam, kto jest bohaterem. A tak jak teraz ty, Jacek, pytasz o historię z wymiocinami w tle na bramce, tak? No, już pojedźmy ten temat tak naprawdę do potrzeby. To jak już ma być tak niesmacznie. Nie ukrywam,
ukrywajmy, że unikamy ciężkich, niesmacznych tematów, na widok których i na słuch, o których kobiety marszczą brwi. Dobra, okej, okay. No to ja pojadę tak maksymalnie niesmacznie, że będzie jeszcze niesmaczniej niż przy Żygach. No i hardkorowo. Też będę musiał zmienić kilka detali w tej historii, żeby tam nikogo nie urazić. 23:10 możemy sobie na to pozwolić. Dzieci już śpią. Tylko to jest pytanie, kiedy będą słuchacze tego odsłuchiwali, nie? Ja napiszę pod opisem, że tylko dla ludzi o mocnych nerwach. To bardziej dla... żeby nie przy jedzeniu tego nie odtwarzać. Bardziej o to chodzi, nie? To więc historia taka, to była jedna z moich pierwszych bramek w Katowicach. No ja się wychowywałem w Krośnie na Podkarpaciu, w Katowicach siedzę od jakiegoś czasu. Tak, to takie dwie moje małe ojczyzny, Katowice i Krosno. No i stałem tam na bramce na Podkarpaciu, no i przyjechałem sobie na Śląsk. I począł okres na Śląsku, to jeszcze w tamtych czasach kryzys był i w ogóle, ciężkie czasy były. Ciężko było jakąś pracę znaleźć, jakieś tam dorywcze miałem, no i gdzieś tam, tam kilka razy już stałem na bramce, gdzieś tam i w Gliwicach i gdzieś tam, ale to nie było nic stałego. Trafiłem na stałą bramkę, no już tutaj na Śląsku, taką, na której dłużej stałem, no nazwijmy to w klubie K. I na drugiej bramce, i żeby tam stanąć, kupiłem sobie nowe spodnie z Big Stara, pamiętam wtedy, i to takie za ostatni grosz, ciężkie czasy były, byłem młody, biedny, przeniosłem się tutaj na Śląsk, no i myślę, kurczę, tam, żeby nie stać jak dziad na tej bramce, no to zainwestowałem sobie i kupiłem Big Stary. I stanąłem w nich w piątek na bramce, czyli jednego raz stanąłem, a za drugim razem no, doszło do... Nawet nie była może soluwa, po prostu było no, taką no, bójka, była tam, ktoś kogoś bił, ja się wmieszałem. No i tam inicjatorem tej bójki był, nazwijmy go A. On taki no, duży, silny chłop, taki z siłowni wzięty, nakoksowany i wciągnął coś w nosa. Pijany, naćpany, nie dało się go uspokoić i zaczął tam się... Znałeś się ogólnie, jak, że tak powiem, tam go zobaczyłeś w tym klubie podczas sytuacji, czy była to wtedy osoba... dla ciebie całkowicie anonimowa? To znaczy, to nie był żaden mój kolega, to był, wiedziałem kto to jest, bo on to był taki lokalny wataszka, on tam już mi go pokazywali na pierwszej bramce. Pierwszego dnia coś tam, kiedy byłem, coś tam troszeczkę już tam się rozpychał, ale wtedy wystarczyło z nim normalnie porozmawiać, uspokoił się wtedy, nie? A to było w piątek, a w sobotę no to poszło na maksa, on się porobił strasznie, no i wystartował, nie dało się już opanować sytuacji, no i doszło między nami do rękoczynów. No i to się skończyło tak, ja zaszedłem mu za plecy, zacząłem go dusić za tych pleców i normalnie ludzie się uspokajają, a on jakoś taki i naćpany i taki ambitny, no nie chciał się uspokoić, się cały czas i przetaczał się tak, jeszcze było tak, że na początku ja byłem, on był twarzą do dołu, ja na nim leżałem, potem on się przetoczył, że znalazł się twarzą do góry, ja pod nim, zacisnąłem to duszenie na maksa, no to duszę aż odpłynie. Szarpie. No i nagle czuję ten moment, że się rozrobił luźny, nie? To jest znak, że należy puścić duszenie, no bo już odpłynął i dusić dalej nie można, żeby mu krzywdy nie zrobić. To takie duszenie do odpłynięcia nie jest szkodliwe dla nikogo, no to się tam po chwili dojdzie do siebie. Problem, gdyby tego uduszonego dusić, także jak się czuje, że zrobił się przeciwnik taki luźny, przestał się bronić, trzeba puścić duszenie. No ja to puszczam to duszenie, ale czuję, co to jest, czuję takie ciepło na moich nogach, nie? Takie ciepło rozpływające. Co jest grane? No okazało się, że z duszeniami jest tak, że on był bardzo mocno napięty, kiedy próbował tam się bronić, zrywać to duszenie. Ja trzymając całej siły, on to zrywał, napiął się bardzo mocno. Ja go też tam nogami na tułowie zapiłem, trójkąt go tak mocno cisnąłem i w momencie, kiedy stracił przytomność, mięśnie się rozluźniły, no to wywalił z jelit i z pęcherza zawartość tego, co tam miał, nie? No i ja tak jeszcze leżałem nieszczęśliwie pod nim i czuję takie ciepło, jak się zaczyna to robić. No i się okazało, że... Co bić? Stary do wyjebania. No właśnie to i później, no już pomijając to, jak ja tam wyglądałem w tym klubie, nie? Potem ja cały mam te spodnie, czasami jest tak, że sobie człowiek siedzi w klubie, obleje się, nie wiem, piwem, herbą i wygląda, jakby się posikał, natomiast ja tu byłem dosłownie obsikany i obesrany, no nie przez siebie, ale nie zmienia to faktu, że byłem. I tak jak powiedziałeś, nie? Później miałem dylemat, co zrobić z moimi
jeansami. No, kupiłem je dopiero co, kupiłem je w czwartek, byłem w nich w piątek, bo te one tak skończyły i miałem co tu zrobić. Myślę, no, teoretycznie jakbym to wziął, wyprał porządnie, no to będą czyste jak nowe, no ale ja to będę miał w głowie dalej, że to się stało z tymi jeansami. Biłem się z myślami, ale no wiedziałem, że już nie będę w stanie ich założyć normalnie, co by się nie działo, no, musiałem je z bólem serca wywalić. No to była masakra po prostu. Sobie plułem w brodę. No coś takiego mi się jeszcze nie zdarzyło wcześniej, no ale no wiesz, że wygotował, wyprał 10 razy, no to tak jak kiedyś tak miałem ze szczęką, osochroniaczem na zębę, który miałem założony za spodenki, jak poszedłem do kibla, mi wpadł do kibla, mówię, no ja cię kręcę, zajebisty, naprawdę doktor każe mój ochraniacz na szczękę, najlepszy jaki miałem, mówię, no wiadomo, no można by to wziąć i tak wydezynfekować, że tam żadna bakteria by nie została na tym ochraniaczu. No ale co przecież nie włoży się do ust czegoś, co było kiedyś w kiblu, wiadomo, nie? A co do tej historii, dla mnie tak jednym słowem gówniana sprawa. No srana sprawa, nie? No, ale to ja pamiętam jak do dzisiaj, no raz, że jak ja tam później się co zrobić. Dobrze, ten klub był niedaleko miejsca mojego zamieszkania. Jak się już sytuacja uspokoiła, to ja sprintem do domu, prysznic w dres siedziłem. Ale no wtedy do śmiechu to mi nie było, bo naprawdę, no ten wydatek na tych Big Stary w tamtych czasach, pamiętam, mega fajny, jeszcze mi się udało kupić taki krój, z którego się później Big Star wycofał. Miał takie fajne z przeszyciami, naprawdę spodnie były. On się chyba ten model nazywał i już więcej później tego nie było do kupienia nigdy, bo wycofali się z tego, a był no mega fajny model spodni, jeszcze drogi jak na tamte czasy, jak na moje możliwości finansowe. No tak się cieszyłem z tych spodni, no i tak marnie skończyły, no i no, to było wywalić. Jacek, czy jesteś zadowolony z historii? Cisza. Panowie, przepraszam bardzo, wymiutowałem sobie mikrofon. Satysfakcjonująca odpowiedź. Myślę, że będziemy tutaj patrzeć na każdym podcaście, żeby uchylał nam troszeczkę tych historii. Ci, którzy gdzieś tam nocnym życiem żyli, choć przez chwilę pewnie też część z nich z autopsji znają. Także, no cóż, gościu narobił marasu, ale... Czas leczy rany, Big Stary zostały poświęcone i dzisiaj są nośnikiem ciekawej historii. Ja jeszcze zanim zakończymy, chciałbym wrócić, bo mieliśmy mały problem z Michałem i był tam wtedy, jak on miał problem z internetem, padło stwierdzenie tutaj nasze, że ja mógłbym skoczyć na zastępstwo i padło tutaj nazwisko Krzysia Klaczka. Ja bym chciał tylko sprostować, że to było w formie żartu. Ja faktycznie stoczyłem z Krzysiem walkę grapplingową na wieczorze Walk Grappling Edition 2, ale nie mam zamiaru z nim wchodzić ponownie ani w walce na chwyty, bo jest piekielnie dobrym i silnym zawodnikiem, ani tym bardziej w MMA, szanuję go bardzo. A opowiadam co? To był taki motyw, że Malina zaprosił mnie jako współorganizator tego wydarzenia, zaprosił mnie tam, pojechałem razem z żoną i z córką, pojechaliśmy do Grudziądza. Ja zazwyczaj staram się włożyć, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. I pół godziny po zameldowaniu się w hotelu poszedłem do pokoju, dzwoni Malina i mówi, czy zejdę na chwilę na dół. Schodzę. Chcesz walczyć? No chcę. U Klaczkowi wypadł przeciwnik. No to biorę. No i wziąłem tą walkę. Tam chodziło o limit wagowy do 76 kg. Ja miałem równe 76 bodajże, więc wpadłem. Się idealnie. Fajna atmosfera, wyprowadzenie, wyczytanie. Maciej Alfglabus zapowiadał, więc dla mnie to było, pomijając, że miałem już starty amatorskie, to było takie wyjście do muzyki, do dość dużej, dość spore wydarzenie. Co do samej walki, no tam wynik mógł być tylko jeden. Wiadomo, że Klaczek to czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu, tego dobry zawodnik MMA, ale ja wychodząc do tej walki myślałem, że nie będę czekał na jego ruch, bo to jest bez sensu, bo zrobi ze mną co chce, więc stwierdziłem, że nie będziemy się tam łapać za głowy, jak to jest w zwykłych pojedynkach, tylko stwierdziłem, że pójdę po nogi. No ale myślę, po nogi nie było tak dynamiczne, Krzysiu przeczytał moją próbę obalenia.
zaszedł za plecy i za tymi plecami już pozostał, aczkolwiek cały tłum na widoczne Krzysztof zacisnął mi taką naciskówkę, którą odklepał Conor w walce z Khabibem i cały tam tłum na widowni krzyczał: duź, odklepię. Nie odklepałem tej naciskówki, no ale potem... Kozak. Ale potem już zostałem rozciągnięty z tego żółwia i naprawdę miałem okazję już robić z różnymi zawodnikami, również tymi, którzy walczą zawodowo. Tak silnego człowieka za plecami jeszcze nie miałem, jakim był Krzysztof Klaczek wówczas na tej macie. I finalnie udusił mnie dość takim dziwnym sposobem, bo nie przełożył przedramienia pod moją szyją, tylko kostki. A. Jak mnie rozciągnął, to złapał kostki na wysokości tutaj krtani. I jak szarpnął, no to już wtedy odklepałem i... Żeby było jeszcze na swoją obronę wezmę, to nie było najszybsze poddanie na tej gali, więc też nie skończyłem najszybciej. To... Oj, nie wiem, czy tam nie była skrętówka w jakieś 40 sekund, coś takiego, a ja wytrzymałem prawie 2 minuty, więc... Żałuję, że nie udało mi się go obalić, bo to by był dla mnie już duży sukces. Byłby ze mnie dumny, bo robiliśmy dużo zapasów. Ale nie udało się, więc... A gdzie ty się przygotowywałeś do tej walki wtedy? Nigdzie się nie przygotowałem, bo to było okres, znaczy, kiedy... Ale gdzie trenowałeś? W szkole walki 2 w Katowicach pod okiem Łukasza Stanka. A czy to już były czasy szkoły Tak, to było w zeszłym roku, więc... Łukasza... Nie, bo te ich eventy się odbywają tam w Grudziądzu już od jakiegoś czasu. Tak, ale to było w zeszłym roku. Ja wróciłem z delegacji z Bułgarii i jeszcze nie wszedłem dobrze w rytm treningowy, stąd też pewnie te było tak czytelne, chociaż myślę, że nawet w najlepszej swojej formie nie zdołałbym go obalić. W każdym razie, przechodząc do meritum, żeby potem nie gdzieś tutaj nie wyszło, że jakiś redaktor in the cage wyzywa Krzysztofa Klaczka na pojedynek. Piątkę dostałem tam obdarzony słowami podziękowania za wejście do tej walki, bo nie jeden zawodnik nie wziąłby tego pojedynku. Ja, nie mając żadnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu, podjąłem walkę. Nie chciałbym się już nigdy z Krzyśkiem mierzyć. Wiem, jaką siłą dysponuję. Miałem okazję to poczuć na swoich plecach, kiedy mnie rozciągnął i tyle. A co masz nie wyzywać, panie? Już Grzesio nie lubi, jak ma ustawioną walkę z Najmanem, zdaje się, tak? Czy ja już Malinie mówiłem, że przy następnej gali to nieważne, kogo ściągnie, Anzor, Azizie, czy każdy, kto będzie chodził w mojej wadze, to biorę w ciemno, bo sam fakt to przygoda życia. No. Nie żałuję tego, że wziąłem tą walkę, mimo że nie pokazałem nic w tym pojedynku, to jednak zapamiętam to na pewno. No, pokazałeś więcej niż McGregor. Tak, nie odklepałem naciskówki. Na szczękę i to się chwali, bo to są techniki, które się klepie na treningu, powiedzmy, jeszcze, ale nie klepie się ich na walce. No, wstyd jest odklepać naciskówkę na walce. No i to wstyd dla Rudego, że odklepał. No, ja wiem, że Khabib to ma siły tyle, ile... Nie bardzo ten tłum, który krzyczał, a to mała salka w hotelu, i kiedy oni krzyczeli ciągnij, odklepię, no to ja sobie powiedziałem, no nie ma takiej opcji. No i brawo, twoje małe zwycięstwo. No, dla mnie jest właśnie to, na walce naciskówek, uciskówek wszelkich się nie klepią. One są bardzo bolesne, ale one krzywdy nie robią. No, to jest walka, to nie jest trening. Jak chcemy, żeby nie bolało, to się nie idziemy na walkę zawodową. To była walka graplerska, ale to te walki graplerskie mają tam formę walki zawodowej. To Grappling Fight Night się nazywało bodajże to, ten event, nie? Nie, Wieczór Wojowników Grappling Edition. A, Grappling Edition. Tak, strasznie mi się podoba w ogóle ten Wieczór Wojowników. Właśnie tu sobie robią raz takie szybkie eventy graplerskie, raz gale tak MMA. No, nie udało mi się tam nigdy zajechać z Danielem Hodorem. Kiedyś tam się wybieraliśmy chyba z Patrykiem Likusem. I z Likusem, no ale niestety Daniel wtedy musiał się wycofać z Tuzji, a sam Patryk, no to dla niego się nie opłacało na taką amatorską walkę juniorów tam jechać niestety. Także żałuję, że mnie ta gala ominęła, ale no czekam, aż wrócą gale i wróci znowu w eventy w grudniu, bo bardzo fajne. Ja muszę tutaj się pochwalić.
pochwalić, że miałem okazję dwukrotnie zostać zaproszonym na galę Wieczoru Wojowników, dwukrotnie w innej roli, raz sędziowałem na punktach, świeżo po tym jak zrobiłem sobie kurs sędziego MMA pod okiem Łukasza Bosackiego prowadzony. Tam bo dwa miesiące później sędziowałem galę właśnie na punktach calutką. Były tam dwie takie walki, które były dosyć bliskie, więc było to swego rodzaju wyzwanie i trochę stresu, ale ostatecznie walki niejednogłośną decyzją zostały rozstrzygnięte na korzyść zawodników, na korzyść których ja punktowałem te walki 29-28. Ty to pochwal się, jakie? Proszę? Które to walki? No były walki, była walka Piotra Przepiórki i Adriana Osmańskiego. No pamiętam ją. Bodajże półśredniej. I była walka Kamiko z Krzysztofem Dobrzyńskim. Bodajże chyba z okolic tam Szczecina i Berserkerów, bo pamiętam, że był w jego narożniku na pewno Mateusz Rembecki na tej walce. No i... Tak, taki budynek wyglądał tak, że pierwsza runda, z tego co pamiętam, była taka dosyć mocno przechodzona na nogach. Tam ten o której walce Zmański, teraz mówisz? Mówię o tej walce na drugim, na Wieczorze Wojownika. Ale chodzi mi o powiedzieć dwie walki, o którą teraz mówisz? O Osmańskim teraz mówisz? Przepiórka Osmański. Mhm. Tam miałem, jakby ten pojedynek był taki, że no pierwsza wydawało mi, znaczy kurczę, jakby żeby było jasne. Pierwsza runda dla Osmańskiego, druga runda dla Przepiórki, trzecia runda dla Osmańskiego. Wydaje mi się, że w walce Adrian troszeczkę więcej wykazał agresji w stójce. Było tam kilka mocnych ciosów, które się na Piotrku odłożyły. Piotrek, jeżeli wchodził ze swoją akcją, to potrafił do palenia, natomiast nic znaczącego w tym parterze nie robił i kontrolował, aczkolwiek większą ilość uderzeń, agresję, jakiś taki pomysł na uszkodzenie, zrobienie krzywdy przeciwnikowi miał w tej walce Adrian Osmański i dlatego wygrał jedynek. A w drugiej walce pomiędzy Krzysztofem Dobrzyńskim, Kacper Miąsko. Kacper Miąsko, lokalny zawodnik z klubu Grappler Grudziądz. Krzysztof Dobrzyński, jak już wspominałem, w jego narożniku na to był Mateusz Rembecki, który jest bardzo dobrym narożnikiem i świetne daje komendy. Naprawdę miałem okazję kilkukrotnie widzieć go na walce i jest bardzo zaangażowany, jak zresztą większość zawodników. Jak rozmawialiśmy o Krzyśku, jak mówiłeś o Krzyśku Klaczku, to też przypomniało mi się, jak Krzysztof Klaczku na gali RWC4 swojego zawodnika bardzo mocno dopingował. Nie będąc jego narożniku. Nawet nie z narożnika, tylko gdzieś tam z po prostu z publiki, gdzieś tam nawet ochrona go odciągała od klatki, bardzo blisko był do niej zbliżony, także pamiętam go też w roli mocnego narożnika, no ale tak wracając do tej walki, to była walka wieczoru i moim zdaniem Krzysztof Dobrzyński tam wygrał wyraźnie dwie rundy. Nie wiem, jedna runda na pewno była bliższa od drugiej. Też zasłużone zwycięstwo. Tam Kacper Miąsko jedną rundę wygrał na 100%. Jedną rundę miał taką lepszą spośród tych dwóch. Fajnie się tam w tej walce pokazał. To też nie była jego kategoria wagowa, bo to było 77 kg, a Kacper docelowo jest zawodnikiem niższej kategorii, więc widać było też różnicę w warunkach fizycznych, która tam robiła robotę, ale no Krzysiek dobrze mądrze tą walkę rozegrał na różnik i konsekwentnie zwyciężył. Także pamiętam, że dużo stresu miałem przed tą galą, aczkolwiek no wielokrotnie wcześniej, czy właśnie miałem okazję na kursie Łukasza nauczyć się tych zasad sędziowania według Unified Rules, czy wcześniej gdzieś tam z własnych zainteresowań te walki, które oglądałem, też starałem się pod takim sędziowskim, analitycznym punktem widzenia traktować i no nie gdzieś wróciłbym do tej funkcji, choć ciężko znaleźć na pewno czas na to, żeby wszystkie sroki za ogon złapać, ale muszę przyznać, że sędziowanie sprawiło mi dużo, było to duże wyzwanie, ale wydaje mi się, że dobrze to udało mi i
że moje werdykty były właściwe i mam nadzieję, że wszyscy, którzy byli w to zaangażowani z perspektywy czasu, dobrze tą galę wspominają, bo ja się, no, poza tym, że byłem bardzo skupiony i powiem wam, że miałem taki total, że po prostu siedziałem pod tą klatką i oglądałem tą walkę i byłem tak przejebanie skupiony na tym, co tam się dzieje, że czułem się, jakbym patrzył na to przez jakąś lunetę, że jakby nic kompletnie się nie liczyło. Temperatura, hałas, zapach powietrza, to, że mnie uwiera za małe krzesło w dupę. Jakby byłem tak skupiony na tym zadaniu i czułem taką odpowiedzialność za to, żeby ten osąd był właściwy i żeby nie skrzywdzić kilka poprzez jakieś złe zasędziowanie walki. Także no, czułem tą odpowiedzialność na plecach i też tutaj, kto tego nie spróbował, to tego nie zrozumie, ale sędziowie też swoimi decyzjami firmują swoim nazwiskiem i gdzieś to na pewno się pojawia, bo nikt nie jest nieomylny, człowiek nie jest maszyną, a jednak jest to taka robota, w której trzeba utrzymywać swoje skupienie i swoją taką emocjonalność, skupienie na bardzo poziomie, emocjonalność na bardzo niskim poziomie i pewne instynkty i pewne swoje zachowania trzeba totalnie wyłączyć, żeby się do tego dobrze przygotować. Także nie każdy się do tego nadaje i no ja miałem okazję liznąć tematu, za głęboko grałem, choć chętnie bym do tego wrócił i myślę, że mam taką nadzieję i wierzę, że będzie okazja, jak wszystko w naszym kraju, jeżeli chodzi o organizację imprez, wróci do domku. Dziękuję za uwagę, że się nagadałem. To ja nie wiedziałem, że ty jesteś sędzią i nie wiedziałem, że sędziowałeś te walki. Ja te walki oglądałem po wielokroć, bardzo uważnie, dlatego że te chłopaki, które się w tych walkach pokazywały, to byli później przeciwnicy moich zawodników, więc to analizuję. Adrian Ospański walczył z Adrianem Boberem, prawda? Tak, i powiem ci, że ta walka, a propos tej walki... Przepiórka właśnie, też, nie? Też przepiórka i ten nie tylko, i Miąsko. Kacper Miąsko miał walczyć z Danielem Hodorem na tej galerii. Tak, dokładnie, także dużo analizowałem i właśnie tego występu Ospańskiego, on strasznie namieszał mi, w ogóle to była taka historia, że Bober miał walczyć z Osmańskim i Osmański był mało znany w ogóle na środowisku MMA. On tak nagle wypłynął znikąd, nagle się zjawił i wygrał z mocno faworyzowanym przepiórkiem. Nasz Tapologic była tylko podana ta jedna jego walka. Wziął się znikąd, wygrał, wypunktował go. I było, że trenuje w Gdańsku w jakimś klubie, w ogóle takim, pierwszy słyszałem o tym klubie. Jak po takiej analizie właśnie szukałem po necie, wyszło mi, że to jest taki klub fitness i w tym klubie fitness odbywają się jakieś zajęcia z kickboxingu i on tam trenuje. Sama walka też miała taki właśnie przebieg, jak powiedziałeś, że przepiórka, który jest ten, no, ten background grapplerski ma, tam chodzi, udawał się punktować kopnięciami głównie w stójce, sporadycznie próbował. Tam bardzo mocno obalał w trzeciej rundzie i to było takie oczywiste, że tam chyba w tej trzeciej rundzie nic innego się nie działo, tylko jedzie, którą wygrał przepiórka. Nie pamiętam, czy to była druga czy trzecia. On tak mocno rzucał i kontrolował, ale kurczę, no jakby nie wykorzystywał tego, nie wykorzystywał tych pozycji, mało uderzał i był taki zamrożony mocno w tym parterze, jak już udawało mu się obalać, a Tmański wstawał z tego i stwarzał zagrożenie z dołu, bo rzucał poddania i widać było, że przepiórka czuje się niepewnie na nim. Ale to właśnie zaraz do tego dojdę, dlaczego mi to namieszała ta walka, bo ona właśnie tak wychodził. Chodził, punktował, dużo kopał Osmański. Te kopnięcia nie wyglądały na jakieś szczególnie groźnie, bo tam dużo w ręce było kopane. Miał długie te nogi i tak przepiórka miał problem z tymi kopnięciami. Tak. I nie wyglądały mi groźnie, ale z jakiegoś powodu przepiórka, czego kiedyś zapytać, on bał się podejść do Osmańskiego i nie wiedziałem czemu. I to wyglądało tak, że on się tych kopnięć bał. Wiem, że czego on się boi. Te kopnięcia jakoś tak super mocno nie wyglądają. Tam Osmański ustawiał sobie tym lewym, kopał dużo tych takich midli, coś tam czasami troszeczkę, ale to nie wyglądało groźnie, a mocny przepiórka ewidentnie miał z tym problem jakiś. A kiedy już obalił, to się w parterze działo właśnie tak, obalił i przepiórkę na takiej spinie trzymał, wiele nie działał. Dawał się podnosić do stójki Osmańskiemu albo dawał sędziemu podnieść walkę do stójki i to mnie strasznie zastanawiało. Chyba jedyna walka, jaką miałem Osmańskiego do przeanalizowania. Tak, ja się zastanawiałem, dlaczego
Piotrek, bo ja Piotrka znałem przed tą walką jako zawodnika i też się jakby nie myśleć o tym, że gdzieś tam go kojarzę i że mieliśmy okazję się kiedyś poznać przy okazji jednej z gal KSW, ale tu już tam w szczegóły nie będę wchodził. Pozdro dla Piotra. Mam nadzieję, że mu się powodzi. Widziałem ostatnią walkę i na boku na Babilonie. Także tak jak mówisz, był zamrożony, nie robił tam za dużo z tych pozycji. Ale ja tego nie umiałem zrozumieć dlaczego. Dopiero to zrozumiałem w dzień ważenia przed walką Bodera z Osmańskim. On tak mało działał? No, był mocno zwichrowany zbijaniem i bał się o kondycję? Nie, moim zdaniem nie. To co masz na myśli? No właśnie, nie potrafiłem tego wyczaić. Czemu on się tak dziwnie zachowuje w tej walce? Dopiero... Moim zdaniem to pomoże po prostu, moim zdaniem on mógł być wybity z tropu ze względu na to, że nie wiedział za bardzo czego się po tym zawodniku spodziewać. A właśnie miał przewagę zasięgu. Nie, no i właśnie taką, moim zdaniem nie. Był takim jokerem, no. Nie zgadzam się. Moim zdaniem właśnie bardzo dobrze wiedział, czego się spodziewać i stąd to wyszło, bo ja nie wiedziałem, czego się spodziewać po tej walce. Mówi się, to jakiś kickboxer, który zawalczył z dobrym takim grapplerem, zapaśnikiem i go tak zneutralizował w stójce, narzucił mu swoje tempo w stójce, a w parterze z jakiegoś powodu ten zapaśnik, grappler, czyli przepiórka, był mało aktywny. A dopiero jak zobaczyłem Osmańskiego na żywo, na ważeniu, bo tego nie dało się powiedzieć w oglądaniu tego na necie, chociaż tą walkę oglądałem tam z 10 razy pewnie, dokładnie tam sobie detale analizując, to nie dało się tego, dopiero zobaczyłem go na żywo, jak on stanął na wadze przy Boberze. Mówię, aha, i patrzę, o ma taki, tego nie było w ogóle na necie widać. No po prostu typowy zawodnik graplerski, taki typ budowy, ale strasznie mi przypominał na przykład Maćka Poloka. Wiadomo, że inny wzrost, ale właśnie takie plecy bardzo szerokie, zapadnięta klatka piersiowa, no to graplerów, jak ktoś robi bardzo dużo grapplingu, dużo przyciąga, dużo chwyta, a nie równoważy tego... Ja słyszałem, że tam też Adrian Nosmański się gdzieś od Zibiego Tyszki wywodzi, więc... Tak, ale to było wtedy ciężko było coś o tym znać i widać było, że to jest typowy grappler, tak, który w parterze mnóstwo czasu spędził i ma rozwinięte na przykład właśnie bardzo te mięśnie ciągnące i w sposób nieproporcjonalny do mięśni pchających i stąd ta jego taka dziwna, taka w cudzysłowie pokrótka, bo to, kiedy mamy bardziej mięśnie ciągnięte, rozwinięte, człowiek tak wygląda, że barki są do przodu wysunięte, klatka wygląda na zapadniętą, to tak dziwnie wygląda, no, to oczywiście jest bardzo silny chłop, natomiast wygląda, ale to dopiero jak go zobaczyłem na wadze w piątek, to dopiero wtedy kapnąłem się, o co chodziło z tą walką. Po prostu przepiórka, to tak dziwnie wyglądało, ale on w parterze z góry był zneutralizowany przez Osmańskiego, który po prostu jest milny mega, to ktoś, kto nie walczył z kimś takim naprawdę dobrym grapplerem z gardy, to nie będzie wiedział, o co chodzi. A to jest, jeżeli dobry zapaśnik sprowadzi dobrego grapplera na ziemię, to się koncentruje na niwelowaniu jego pracy bionicznej i to właśnie taka walka wygląda, że nic się nie dzieje, bo to jest statyczna praca, ten grappler z dołu czeka na moment, żeby się skręcić, ten z góry wszystkie siły zamiast uderzenia wkłada w to, żeby go stabilizować, żeby nie dać mu się skręcać i wychodzi wrażenie pasywne. Nie wiedząc o tym, że to grappler, oglądając te filmy, to nie potrafiłem tego zrozumieć, to zrozumiałem dopiero na jakimś ważeniu i w dzień ważenia, w piątek, przerabialiśmy game plan cały na tą walkę, nie? Bo Bober miał plan, na początku plan był właśnie, żeby obalić Osmańskiego. Teraz właśnie z półgardy łokciami, o ile pamiętam, to był wtedy plan. Dopiero zobaczyłem tego Osmańskiego na ważeniu, mówię nie. I szybko przerabialiśmy z Boberem game plan w ostatniej chwili, że idziemy na knockout. Proszę? Przypomnijmy, nie, może być może nie miały okazji tego pojedynku oglądać albo słyszeć o jego werdykcie, że Adrian Bober, Adriana Osmańskiego znokautował w pierwszej rundzie bardzo efektownie, chyba prawym prostym, na pewno to był prosty cios, jeden cios, który zgasił światło, a w klatki po narzuceniu takiej mocnej, stójkowej presji, no Adrian wyszedł wtedy mega gotowy, mega taki umysł czysty chyba do tej walki i na pewno spora zasługa tutaj trener, jak sami się przed chwilą zresztą dowiedzieliśmy. Ale to było przerabiane dosłownie na ostatnią chwilę, bo jak dopiero go zobaczyłem na żywo, mówię,
Aha, o to chodzi, nie? I plan był zmieniony, miał właśnie, pierwotnie miało być, zakładaliśmy, że obalimy, bo wtedy bardzo fajnie miał takie obalenie, którym często kończył w półgardzie i praca łokciami z tej półgardy, blokowanie go pod siatką i do skończenia uderzeniami, głównie łokciami. Natomiast plan był zmieniony, zmieniliśmy, że miał walić dużo niskich albo midli, albo niskich wewnętrznych low kicków i ustawiać go sobie cały czas na prawą rękę i straszyć prawą ręką. I w momencie, kiedy tamten się skoncentruje na tych niskich kopnięciach i na prawej ręce, Bober miał wystrzelić lewym high kickiem i zakończyć generalnie. No i udało mu się to skończyć jeszcze szybciej niż zaplanowaliśmy, no bo tam po około minucie trafił tym właśnie prostym mocno, rozbił nogi tymi kopnięciami. Adrian opuścił, znaczy Osmański, bo to obaj są Adriany, Osmański i wtedy dał się złapać na tego, na bombę, która skończyła walkę. Ale no to naprawdę pamiętam, ta walka, o którą ty sędziowałeś, to ona tak dziwnie wyglądała, ja nie potrafiłem tego wtedy rozgryźć, o co chodzi dopiero. No nie, no powiem wam, że naprawdę byłem wtedy po tej gali, że no nie była to za łatwa gala do posędziowania, bo pomimo tego, że pierwsze walki kończyły się przed czasem, no to ten pojedynek Osmańskiego z przepiórką był naprawdę, tak jak powiedziałeś, dziwny i tam wiedział za bardzo chyba dzieje? Do końca. Ale ani widzowie, ani na różniki, jak to będzie wyglądało. No, ale to teraz jest, no, jestem mądrzejszy o tyle i po prostu no, musiał wiedzieć przepiórka o jego backgroundzie tym graplerskim i tak się czaił mocno z tymi podchodzeniami, żeby coś nie wpadł. Jak już obalił, to się mocno koncentrował na samej stabilizacji pozycji, żeby tylko nie dać pracować Osmańskiemu biodrami i przez to ta walka taka była mega pasywna. Wyglądało to, że obydwoje nie mają pomysłu na walkę, a w rzeczywistości Osmański próbował swojego, ten mu to neutralizował cały czas te biodra i Osmański, albo walka trafiała, była wznawiana w stójce i Osmański sobie tam próbował tych swoich kickbokserskich umiejętności, a przepiórka cały czas tak pasywnie się czaił, bał się widać zbliżyć, żeby przy obaleniu nie wpaść od razu w jakąś technikę kończącą, no albo Osmański, widząc, że nic z tego, że cały czas tam wszystkie siły swoje przepiórka daje na blokowanie jego umiejętności graplerskich, broni się przed poddaniem, to wstawał sobie, nie? Stąd ta walka była, ale tak, no, mega mi ta walka wtedy namieszała i to właśnie pamiętam do dzisiaj gameplan na ostatnią chwilę przerabiany i dopiero jak go zobaczyłem na żywo, właśnie taki klon Maćka Poloka, tylko wyższy, te plecy takie zabierające tą klatkę piersiową ściągające, nie? Mówię, aha, to o to tu chodzi, nie? To także to pamiętam, o, to ta właśnie walka, no, dużo nam namieszała i ja myślę, że galę MMA muszą wrócić, bo tak jak teraz mogłeś wrócić do analizy walki, to ożywiłeś się i w sumie moglibyśmy dopiero teraz zaczynać ten podcast, bo widzę pełną energię tutaj w tobie, więc obyśmy mieli co analizować i o czym rozmawiać. Co do tych, tutaj wymieniłeś jednego twojego podopiecznego z klubu, taki ładny trójkąt się zrobił, bo przepiórka wygrywa z Adrianem Boberem na wieczorze walk w Krakowie. Osmański wygrywa z przepiórką na wieczorze wojowników w Grudziądzu, po czym skautowany przez Adriana Bobera na też wieczorze walk, tak? Nożyce, kamień i papier. Po prostu trzeba by to jeszcze raz przerobić wszystko, żeby w końcu wyszło co i jak. Ja pamiętam moment, kiedy Malina gdzieś tam wspólnie z tam układali tą kartę wieczoru walki i pytał się o przepiórkę, którego my mieliśmy okazję oglądać z Jackiem właśnie w starciu z Adrianem Boberem na gali w Krakowie. I ja pamiętam, że obydwoje wtedy mówiliśmy, bierz w ciemno, dobry zapasier, bo ja go pamiętam z tego pojedynku. Ale Piotrka, no. Tak, ja go pamiętam z tego pojedynku z Adrianem, on takie eksplozywne wejście tam wtedy miał. Ja mówię, no mega silny chłop, bierz go w ciemno. A finalnie okazało się, że przegrał pojedynek na wieczorze wojowników. No ale to go bo przegrał naprawdę z mocnym grapplerem, chociaż Adrian Osmański no, w dwóch swoich występach nie miał możliwości pokazania tego grapplingu, no bo właściwie tą walkę wygrał w stójce punktując pierwszą, drugą przegrał szybko przez knockout, ale to po prostu no, wymuszony przez ten jego styl. To jest taki zawodnik, no naprawdę widzę, że on kulać się musiał dużo i jestem pewien, że no, gdyby tam wtedy się przepiórka rozpędził z tymi uderzeniami z góry i tak sobie nie ustabilizował tej pozycji, to przy tych długich nogach i tych, no jestem pewien, że mógłby wpaść bardzo
łatwo jakąś balachę, trójkąt, coś takiego i to stąd na pewno się brał ten obraz walki taki, jaki był, to właśnie z tego się wziął. Reasumując, bo zaczęliśmy jakieś pewnie pół godziny temu temat wojowników w Grudziądzu, ja bardzo polecam tą organizację. Ja tam pojechałem, wszystko było profesjonalnie. Dla mnie to też było poza samą walką z Klaczkiem. Świta polskiego, brazylijskiego jiu-jitsu. Same czarne pasy. Też zawodnicy MMA, więc w takim towarzystwie wychodzić, gdzieś tam prezentować się przed publicznością, to było dla mnie nie lada wydarzenie i ja jestem wdzięczny Michałowi, że dał mi tą myśl i z tego morał. Tak, i tutaj generalnie bez żadnych animozji subiektywnych i koleżeńskich więzi. Naprawdę Wieczór Wojowników to jest konkretny produkt i zazdroszczę ludziom z Grudziądza, że mają blisko, że tak powiem, grupę ludzi, która tworzy takie fajne rzeczy raz na jakiś czas, raz na parę miesięcy i na pewno chętnie znowu przejadę 400 km w jedną stronę, żeby to obejrzeć, żeby w tym uczestniczyć. Tylko ja niezależnie... Także sorry, że tak wylizałem dupę Malinie, ale bardzo... Znaczy Jacek, ty tam nie przepraszaj. Porządna firma, kurwa. Nie przepraszaj, Jacek, bo ty wiesz, popatrz, jak pojechał tam Filip, to coś go tknęło, wziął ze sobą strój do walki, więc jak ty tam pojedziesz, to weź też ze sobą strój do walki, a do tego rękawice i szczękę, bo się okaże, że ty będziesz miał zaraz walkę wieczoru z Maliną tam na tym, jak będzie w wersji MMA, jak będzie. No, powiem ci, że nie wiem, czy wziąłbym tą walkę tak jak Lip z Klaczkiem. Znaczy co, uważasz, że będzie większa dysproporcja na korzyść Maliny, czy co? Niż tam? Nie. Uważam, że koronawirus szkodzi w formie sportowców w wannabe. Nie no, generalnie żartów. Cóż, myślę, że jak się wybiorę do Grudziądza, to wezmę sprzęt, bo byłem tam już dwa razy, a nie było okazji, nie było okazji, ale po prostu nie było się wybrać na matę, także tym razem do grapplera Grudziądz, do Ariela Piechowskiego na pewno bardzo chętnie i no cóż, czeka nas na pewno z Maliną rendezvous, ale raczej poza antenami, poza kamerami. Zobaczymy, co mamy. A ty już ćwiczyłeś z Maliną? Czy ćwiczyłem już z Maliną na macie? Nie. Ćwiczyłem tylko z Filipem Błachutem. Z Łukaszem Stankiem również ćwiczyłem. I z Jackiem Bednożem też dostałem ciężki tam. No nie. Okres. Ale chodziło mi właśnie o tego. Chodziło mi o Malinę, bo no, Malina to jest waga ciężka, tak? A ty, Jacek, ile ważysz? No Malina, wiesz co, no ja teraz ważę, ci nie mam wagi w domu. Ostatni raz jak się ważyłem na siłowni, to ważyłem jakieś 93-94 kg, jak sobie tam regularnie trenowałem. Więc no powiedzmy, że zawodników MMA i limitów i zbijania wagi, no to moją aktualną kategorią jest jednak kategoria średnia, ponieważ podejrzewam, że ty 8, 9 czy 10 kilo będąc profesjonalistą bym zbił, tym bardziej, że no tutaj bym jakąś lekką rekompozycję przejść, bo forma nie jest delikatnie rzecz biorąc startowa, ale no spokojnie, się, Filip też pojechał w marszu w wadze, w jakiej był. A akurat limit był do 76, ja tyle wnosiłem. No to akurat tam jest limit 2,4. Tak, ale jest. Ja teoretycznie też jestem zawodnikiem kategorii piórkowej, który tej samej kategorii jest Krzysztof Klaczek, a siła była no, nieporównywalna. Co do zabierania ze sobą sprzętu, mam też taką ciekawą historię, która wydarzyła się troszkę wcześniej, przed wieczorem. Byłem na wakacjach na Krecie razem z całą moją rodziną i tam też oczywiście zabrałem ze sobą sprzęt, w sensie jakiś tam rashguard. No i niedaleko mojego hotelu napisałem do nich na fanpage'u. Oni akurat mieli zamknięte tam w czasie wakacji, gdzieś tam w rozjazdach byli, ale kilku zawodników z racji tego, że ja napisałem, otworzyli specjalnie w sobotę, przyszli pać. Był jeden Brazylijczyk, który gdzieś tam to ogarniał i robiliśmy akurat BJJ na tym treningu i Greg, który był zawodnikiem MMA z jakimś tam rekordem. Greg Hardy? Nie.
Greg, chodzi mi o narodowość. Z rekordem 3-2 zawodowym. I z tym Gregiem miałem przyjemność zrobić sparring w brazylijskim jiu-jitsu. No i krótko mówiąc, jak to Malina skomentował, była grecka mielonka. Zmieliłem zapaśniczo w tym parterze i dlatego tak uwierzyłem w swoje zapaśnicze umiejętności. 2 miesiące później na wieczorze wojowników w Grudziądzu i chciałem obalić Krzyśka Klaczka. Tak. Cóż, no następny bym wiedział, jak to jest podchodzić do obalenia zawodnika MMA z takim doświadczeniem. Może lepiej ci to wyjdzie i następnym fajnie razem będę z pleców walczył. Proszę? Co będziesz walczył? No bo jak nie udało się, wiesz, z góry, to może poczekam, aż on mnie obali, może wejdzie jakaś balaszka z pleców i... I ma na roli do przodu. Dobra, no myślę, że skończymy dzisiaj 2 godziny 28 minut. Już tutaj męczymy naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś wytrwa do końca, to szacun. Szacun dzisiaj może trochę nie było takiego harmonogramu, jak zawsze jedziemy. Ten jeden temat, drugi temat, tylko dzisiaj polecieliśmy równo też wpływ na to ta sytuacja, że był gość i dużo musieliśmy tam porozmawiać o programie tylko jeden. W każdym razie. Troszkę nam się... No mów. Nic, nie dokończ, Filip. Nam się dzisiaj ten podcast rozjechał na 2,5 godziny, ale myślę, że było fajnie. Była jedna gówniana historia, ale generalnie, jeżeli dotrwaliście do końca, to myślę, że wam się podobało. I no co, zachęcamy do łapania, subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, nie wiem dlaczego. Codziennie nasza redakcja stara się wam dostarczać nowe materiały, przynajmniej raz dziennie wjeżdża coś na nasz kanał. I ja mogę zdradzić, że nagrałem wywiad z Sebastianem Kotwicą, który też niebawem na naszym kanale, więc zachęcam do śledzenia. Dziękuję wam, że współtworzycie ze mną ten podcast, a dzisiaj dla was mówili tutaj w tym podcaście Dariusz Ruszka. Siemanko. Jacek Kluba. No pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję tutaj współprowadzącym i słuchaczom. A ja nazywam się Filip Błachut i miałem okazję poprowadzić ten podcast. Dziękuję wam do usłyszenia. A jeszcze czekaj, bo tam w tle pojawiła się... Jeszcze gościnnie Paula Klimek i oczywiście... Paula Klimek, mała śpiąca królewna. I oczywiście był też Michał Sobiech, któremu też dziękujemy za udział. Trzymamy za słowo, że zaprosi... trenera Damiana Herczyka. Pisałem z nim w trakcie podcastu, jak już poszedł, że wyślę mu nagranie, więc teraz ja muszę już oficjalnie odezwać się do trenera i zaprosimy go do następnego podcastu. Także trzymajcie się. Hello.